Jest rok 1898, a ty bierzesz udział w wykopaliskach w Sakkarze. W tej miejscowości, niedaleko Kairu, znajdują się starożytne grobowce i piramidy. Czujesz się jak Indiana Jones. Masz nadzieję dokonać wielkiego odkrycia i zyskać sławę. Złoto, manuskrypty, mapy skarbów, mumie słynnych faraonów. Ale chwila, drewniany ptak? Jesteś rozczarowany, ponieważ wygląda to jak zwykła zabawka. Stara, ale jednak zabawka. Nie wiesz, że wiele lat później ktoś wysunie hipotezę, że twój ptak w rzeczywistości może być starożytnym jednopłatowcem. Ten osobliwy artefakt, nazywany ptakiem z Sakkary, jest wykonany z drzewa sykomory. Rozpiętość skrzydeł figurki wynosi zaledwie 180 mm. Jej waga to niecałe 40 gramów. Idealna i bardzo oryginalna pamiątka z Egiptu. Liczy sobie ponad 2000 lat i prezentuje się całkiem surowo, bez żadnych wyrytych piór czy innych misternych zdobień. Ma jednak oczy i dziób, co sprawia, że przypomina sokoła będącego wcieleniem boga Horusa. Jego ogon wygląda dość nietypowo. Zwieńczenie jest kwadratowe i zorientowane pionowo, a specyficzne wgłębienie to najwyraźniej pozostałość po jakimś brakującym elemencie. Ludzie z natury uwielbiają rozwiązywać trudne zagadki. Nie dziwne więc, że postawiono kilka tez co do przeznaczenia ptaka z Sakkary. Przede wszystkim identyfikowano go jako przedmiot kultu. Jednocześnie pojawiały się teorie, że to zabawka dla dziecka z zamożnej rodziny. Mógł to być również pewien rodzaj bumerangu, który cieszył się popularnością w starożytnym Egipcie. Według jeszcze innej teorii ptak był używany jako wiatrowskaz, ale została ona szybko obalona, ponieważ figurka nie ma żadnych otworów, ani oznaczeń, z wyjątkiem jednej dziurki wykonanej w muzeum w Kairze, która pozwoliła umieścić eksponat na patyku, a więc w przeszłości było to niemożliwe. Prawie 100 lat po znalezieniu ptaka, egiptolog Khalil Messiha przedstawił nową koncepcję. Stwierdził, że mógł to być model jednopłatowca. Ptak nie posiada statecznika poziomego, jednak jego skrzydła są ustawione wobec ogona pod kątem prostym, podobnie jak w nowoczesnych samolotach. Mogło to generować siłę aerodynamiczną, niezbędną do lotu. Doktor Messiha przypomniał również, że w tamtych czasach umieszczanie miniaturowych modeli wynalazków w grobowcach było powszechne. Tą praktyką. Czy starożytni Egipcjanie naprawdę wynaleźli samolot w 200 roku przed naszą erą? To sprawiłoby, że bracia Wright, którzy są uważani za pionierów lotnictwa, zostaliby strąceni z piedestału. Pierwszy lot wykonali w 1903 roku. Jak to zatem rozstrzygnąć? Jest chyba tylko jeden sposób, czyli przetestowanie modelu, ale oczywiście Muzeum Egipskie w Kairze raczej nie wyraziłoby zgody, aby jeden z ich cennych eksponatów latał jak zabawka. Dlatego projektant szybowców Martin Gregory zbudował podobny model, tym razem z drewna balsa, i doszedł do wniosku, że nawet bez brakującego usterzenia ogonowego nie był on zbyt lotny. Sprawa rozwiązana? Nie do końca. Nie brzmiało to dość przekonująco dla ludzi z kanału History. Zaprosili więc eksperta od aerodynamiki, aby zbudował kolejną replikę ptaka. Przetestował ją w warunkach pogodowych podobnych do tych, jakie panują w Egipcie, i był pod wrażeniem możliwości małego samolotu. A więc jeśli rzeczywiście wynaleziono prototyp samolotu w czasach faraonów, byłby to dobry przykład tak zwanego niepasującego artefaktu. Jest to przedmiot wyłamujący się z kontekstu i historycznej chronologii, znacznie wyprzedzający swoje czasy. Ptak z Sakkary nie jest jedynym zbyt zaawansowanym obiektem, jaki odkryto. W 1901 roku grupa nurków odzyskała fascynujący mechanizm z podwodnego wraku statku w pobliżu greckiej wyspy Andikityra. Został on nazwany pierwszym na świecie komputerem analogowym i jest datowany na setny rok przed naszą erą. Mechanizm z brązu określał położenie Słońca, Księżyca, planet i gwiazd, a także fazę Księżyca, daty nadchodzących zaćmień Słońca, a nawet prędkość, z jaką srebrny glob porusza się po niebie. Nie ma pewności, kto go używał, jak i gdzie został wykonany. Bez cienia wątpliwości można jednak stwierdzić, że było to bardzo precyzyjne i nieprzystające do tamtych czasów urządzenie.
pierwsze spłukiwane toalety na świecie zostały wynalezione w połowie XX wieku. Nie no, żartuję. Starożytni Binejczycy z Krety i reprezentanci cywilizacji Doliny Indusu wymyślili ten genialny wynalazek w tym samym czasie, w przybliżeniu 4000 lat temu. Hydraulika i urządzenia sanitarne były wykonane tak dobrze, że nikomu nie udało się zaprojektować niczego lepszego przez 2000 lat. Jedna dawna minojska toaleta została odkryta w pałacu w Knossos. Wygląda na to, że miała drewniane siedzisko ustawione nad tunelem, który kierował wodę ze zbiornika na dachu do podziemnego kanału ściekowego. W innych wariantach czerpano wodę z dzbanów. Wyłącznie bardzo bogaci ludzie mogli sobie pozwolić na takie udogodnienia. Jeśli chciałeś kupić nieruchomość w tamtych czasach, spłukiwana toaleta była znakiem, że jesteś w bogatej okolicy. Zautomatyzowane drzwi upowszechniły się w 1931 roku, ale technologia, która stoi u podstawy tego wynalazku, jest znacznie starsza. Przenieśmy się do pierwszego wieku naszej ery. Matematyk i inżynier Heron z Aleksandrii opracował system hydrauliczny do otwierania i zamykania drzwi świątyń. Aby go uruchomić, należało rozpalić ogień w celu wytworzenia ciepła. Służył do tego mosiężny garnek do połowy wypełniony wodą. Wynalazca zespolił garnek z pojemnikami, które działały jak obciążniki. Gdy ogień płonął, woda przemieszczała się do rezerwuaru, co powodowało pociągnięcie za linę. W niczym nie przypominało to drzwi z supermarketu, które otwierają się przed tobą, zanim zdążysz pomyśleć. Drzwi Herona otwierały się bardzo mozolnie i nie można było zatrzymać tego procesu, jeśli już się rozpoczął. Dlatego otwierano je tylko raz dziennie, a religijny ceremoniał w świątyni nabierał dzięki temu jeszcze bardziej mistycznej atmosfery. Pierwsza w historii bateria została wynaleziona w Bagdadzie jakieś 2000 lat temu. Niemiecki archeolog znalazł ten owalny, gliniany słoik w 1938 roku. Naukowcy wciąż nie są pewni, do jakich celów służył i kto dokładnie go stworzył, jednak według najpopularniejszej teorii był on używany do galwanizacji przedmiotów metalami szlachetnymi. Po napełnieniu słoika słabym kwasem, takim jak ocet, bateria wytwarzała około 1 volta energii elektrycznej. Inna hipoteza mówi, że było to naczynie do przechowywania świętych zwojów. Chciałbyś sobie kupić soczewki kontaktowe zaprojektowane przez samego Leonardo da Vinci? W 1508 roku genialny artysta i uczony wynalazł szklaną soczewkę z lejkiem po jednej stronie. Aby poprawić swój wzrok, do środka trzeba było wlewać wodę. Brzmi trochę niewygodnie, prawda? Mniej więcej 100 lat później francuski uczony i filozof Kartezjusz postanowił ulepszyć ten pomysł i przedstawił swoją koncepcję soczewek pokrywających rogówkę. Kontaktowe, ponieważ mają kontakt z oczami. Szklana rurka wypełniona płynem poprawiała widzenie, ale mruganie było niestety niemożliwe. 2,5 wieku później nowe technologie w przemyśle szklarskim pozwoliły naukowcom zaprojektować soczewki, które pasowały do oka, a nawet pozwalały bez problemu mrugać. Dzięki, chłopaki. Sęk w tym, że były one wykonane z ciężkiego, dmuchanego szkła i oko się męczyło. 50 lat później soczewki kontaktowe były już plastikowe, lekkie, nietłukące się i odporne na zarysowania, ale wciąż zakrywające całe oko. Aż w 1948 roku angielski technik optyk Kevin Tuohy przypadkowo zeszlifował plastikową soczewkę i zorientował się, że będą dalej działać, nawet jeśli pokryją tylko rogówkę. Wyobraź sobie, że mieszkasz w XIX-wiecznym Londynie i musisz wysłać wiadomość do Nowego Jorku. Dotarcie tam statkiem zajęłoby około 10 dni. Kiedy więc w 1858 roku czas dostawy skrócił się z dni do godzin, była to prawdziwa sensacja. Pierwszą wiadomość wysłała sama królowa Wiktoria, a wszystko to dzięki transatlantyckiemu kablowi telegraficznemu biegnącemu pod oceanem. Niestety nowy wynalazek przetrwał tylko kilka tygodni i potrzeba było lat, aby przywrócić go do życia. Marzec 1974 roku. Rodzina Betsów, Jerry, Antoine oraz ich syn Terry spacerują po lesie niedaleko swojego domu na wyspie Fort George. Nie wiedzą jeszcze, że wkrótce znajdą coś, co całkowicie odmieni ich życie. Idąc przed siebie, Terry czuł, jakby coś wiodło go w kierunku nieznanego obiektu. Nie wiedział, co miał o tym myśleć, ale ciekawość wzięła górę i po prostu szedł dalej. Gdzie idziesz, Terry? Zawołała mama, ale on ją zignorował. Musiał za wszelką cenę odnaleźć nieznany obiekt. Chciał go. Potrzebował wręcz. W końcu znalazł. W
trawie leżała lśniąca srebrna kula w rozmiarze kuli do kręgli. W miarę jak się do niej zbliżał, zaczął widzieć coraz więcej szczegółów. Była w idealnym stanie, bez widocznych śladów uszkodzenia. Terry podniósł ją. Była ciężka, ale mocno ją trzymał. Zawsze znajdziesz jakieś graty, zaśmiał się ojciec. Chłopak od zawsze zbierał dziwne metalowe przedmioty. Fascynowały go. Jak sam mówił, to tylko pamiątka. Teraz wszyscy troje wpatrywali się w lśniącą, perfekcyjną kulę. W drodze do domu podekscytowani zaczęli omawiać jej możliwe pochodzenie. Może to była kula armatnia pozostawiona przez konkwistadorów, albo spadła z satelity NASA lecącego po orbicie. Po dotarciu na miejsce Terry położył tajemniczą kulę na parapecie w swoim pokoju między innymi gratami. Była tam przez jakiś czas. 2 tygodnie później do chłopca przyszli koledzy. Na zmianę grali na gitarze. Gdy Terry zagrał akord, z okolic parapetu usłyszał dziwne wibracje. Przerażeni chłopcy siedzieli w milczeniu. W końcu zaczęli się rozglądać w poszukiwaniu źródła dźwięku. To pewnie jakiś siopos, spokojnie powiedział Terry. Ale gdy ponownie uniósł kostkę, podejrzanie spojrzał na kulę. Kiedy zagrał kolejny akord, kula ponownie zawibrowała. Tym razem jednak zaczęła emitować tajemniczy dźwięk. Terry odłożył gitarę. W miarę jak zbliżał się do kuli, dźwięk stopniowo cichł. Przestraszony chłopak stał przed nią w bezruchu. Chwilę później zawołał tatę. Opowiedział mu o tym, co przed chwilą zaszło. Antoine uważnie przyjrzał się kuli, a potem przystawił do ucha. Gdy mocno nią potrząsnął, poczuł, że coś poruszało się w jej wnętrzu. Zszokowany położył kulę na stoliku. Chwilę później zaczęła się toczyć. Zmierzała ku krawędzi stołu, a potem zaczęła krążyć. Poruszała się z jednego rogu stołu do drugiego, niczym po prostokącie. Jakby czegoś szukała. Być może wyjścia. Aż wreszcie powróciła na środek stolika i całkowicie się zatrzymała. Po tym fascynującym pokazie Antoine postawił kulę na podłodze. Jak tylko dotknęła powierzchni, szybko zaczęła się toczyć w kierunku drzwi. Tym razem było jasne, że kula chce uciec z domu. Była jednak zbyt cenna, żeby tak po prostu ją stracić. Terry złapał ją, zanim opuściła pomieszczenie, a następnie włożył do pudełka, pozbawiając ją dalszych prób ucieczki. Przez następnych kilka dni Terry przeprowadził kilka eksperymentów. Odkrył, że kula wystawiona na światło słoneczne jest znacznie aktywniejsza. Uznał, że reagowała na promieniowanie słońca. Uderzona młotkiem wydawała głośny dźwięk, jakby czuła ból. Poza tym w domu Beców dochodziło do niewyjaśnionych zjawisk. Nocami drzwi samoczynnie się zamykały. Słychać też było muzykę organową, mimo że nikt w rodzinie nie posiadał i nie potrafił grać na tym instrumencie. Rodzina zebrała się w końcu, żeby porozmawiać o znalezisku. Stwierdzili, że jest w niej coś pozaziemskiego i że potrzebują profesjonalnej pomocy. W domu zjawili się przedstawiciele władz. Zafascynowani patrzyli, jak tajemniczy obiekt porusza się w nieprzewidywalny sposób. Nie potrafili powiedzieć, czym był, ani wytłumaczyć jego dziwnych ruchów. Jedyne, co mogli stwierdzić, to fakt, że nie miała obcego pochodzenia. Rodzina chciała jednak zasięgnąć drugiej opinii. Wysłali kulę do doktora Alena Heineka, astronoma i eksperta w dziedzinie zjawisk pozaziemskich. Na badania poświęcił pół roku. Poprzez liczne eksperymenty odkrył, że tajemnicza kula emitowała fale radiowe i posiadała nawet własne pole magnetyczne. Poznawszy te informacje, Becowie udzielili wywiadu jednemu z dziennikarzy. W krótkim czasie o kuli dowiedział się prawie cały kraj. Szybko trafiła na pierwsze strony amerykańskich gazet, a niedługo potem nawet do światowych mediów. Wszyscy chcieli wiedzieć więcej o tajemniczej kuli. Wkrótce w domu Beców pojawiła się ekipa telewizyjna w nadziei uchwycenia tajemniczego obiektu na żywo. Kulę postawiono na podłodze, a ta zrobiła to, co potrafiła najlepiej. Widzowie stali oniemiali. Nie wierzyli w to, co widzieli. Dziennikarze poprosili, żeby obok kuli postawiono należące do rodziny pudełko, żeby lepiej można było ocenić jej wymiary. Siedzący obok niej pies nagle zaczął ujadać i nakrył łapami uszy. Nigdy wcześniej tak się nie zachowywał w towarzystwie kuli.
Becowie zrozumieli, że weszli w posiadanie czegoś bardzo cennego i ubezpieczyli kulę w londyńskim towarzystwie ubezpieczeniowym Lloyds. Gdy opuszczali dom na dłużej, zawsze prosili kogoś, żeby sprawował nad nią opiekę z obawy przed kradzieżą lub ucieczką cennego przedmiotu. Ale czym tak naprawdę było tajemnicze znalezisko rodziny Betsów? Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu wyjawił, że kula była wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. I chociaż nie był to żaden tajny rządowy projekt, według władz kula powstała na ziemi. Byli pewni, że gdyby miała pochodzenie pozaziemskie, składałaby się z zupełnie innych pierwiastków. Badania wykazały, że kula była pusta w środku, a jej powłoka miała grubość 2,5 cm. Ważyła 10 kg, co odpowiada ilości materiału wykorzystanego do stworzenia obiektu podobnej wielkości. Nie znaleziono śladów spawania. Kula była częściowo porysowana i miała trójkątny znak długości 3 mm. Badacze byli pewni, że była to zwykła stalowa kula. Chcieli to jednak dodatkowo potwierdzić badaniami rentgenowskimi. Zdjęcia wykazały, że w jej wnętrzu znajdowały się drobne okruchy, które musiały tam się dostać podczas wytwarzania kuli. To tłumaczy, dlaczego Antoine czuł, że wewnątrz coś się ruszało. Ponadto badacze rozwiązali zagadkę dziwnych ruchów kuli. Ponieważ jest idealnie wyważona, nawet najdrobniejsze nierówności wprawiają ją w ruch. W domu Betsów podłogi są nierówne, a ruch kuli obserwowano tylko w tym budynku. Władze chciały ją przeciąć, aby ostatecznie potwierdzić wyniki swoich obserwacji, ale rodzina Betsów stanowczo odmawiała jakichkolwiek prób jej uszkodzenia. Co więcej, kulę udało się zidentyfikować jako element zaworu kulistego produkowanego przez firmę The Bell & Gossett. Wymiary, waga oraz skład metalurgiczny obiektu idealnie pasował do wytwarzanych tam produktów. Co do sposobu, w jaki kula znalazła się w domu Betsów, 3 lata wcześniej artysta James Dorling Jones zbierał podobne kule. Bardzo lubił wykorzystywać je do konstrukcji swoich rzeźb, a że nie miał miejsca wewnątrz swojego busu, często kładł je na dachu pojazdu. Gdy przejeżdżał obok domu Betsów, jedna z nich najwidoczniej stoczyła się z auta i przepadła. Aż do pewnego wiosennego dnia, kiedy znalazł ją Terry. Ale co z falami radiowymi i nietypowymi właściwościami magnetycznymi potwierdzonymi przez doktora Heinecka? Choć Antoine mówił, że to było jedno z odkryć doktora, on sam nigdy tego nie potwierdził. W latach 70. szczególną popularnością cieszyły się obiekty mające choćby najmniejszy związek z kosmosem. Władze dodatkowo to nagłaśniały, oferując nagrody pieniężne za dostarczenie przedmiotów o rzekomo pozaziemskim pochodzeniu. Niewykluczone, że Betsowie wykorzystali kulę jako okazję do szybkiego wzbogacenia się. Brniesz po gorących piaskach pustyni. Z nieba leje się żar, a tobie skończyły się zapasy. Nie masz przy sobie ani kropli wody. Marzysz o deszczu, ale na niebie nie widać choćby jednej chmurki. Z każdym krokiem tracisz siły, aż wreszcie upadasz. Wtedy dostrzegasz nieopodal sadzawkę. Nawet jeśli to tylko pustynny miraż, nie masz nic do stracenia. Nie jesteś w stanie dźwignąć się na nogi, więc zaczynasz się czołgać. Woda wydaje się być coraz bliżej, ale nie dlatego, że ty poruszasz się w jej kierunku. Obszar zbiornika niewytłumaczalnie się powiększa. Po chwili taplasz się w wodzie. W miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą był tylko skrawek pustyni, utworzyło się niewielkie jezioro. To nie sen ani scenariusz filmowy, a prawdziwe wydarzenie, które miało miejsce w 2014 roku w Tunezji. Nie wiadomo, kiedy dokładnie pojawiło się jezioro, ponieważ ta część południowej Tunezji jest bardzo słabo zaludniona. Pasterze, którzy jako pierwsi zobaczyli zbiornik, nie mogli uwierzyć własnym oczom. W ciągu następnych kilku godzin w okolicy zebrały się setki osób i wszyscy zaczęli się kąpać w jeziorze. Jednak po kilku dniach stało się coś dziwnego. Wody w zbiorniku nagle z dnia na dzień zmieniły kolor z turkusowego na ciemnozielony. Ludzi wcale to nie zniechęciło, a powinno. Na miejsce dotarli naukowcy, którzy wkrótce stwierdzili, że pływanie w tajemniczym jeziorze jest niebezpieczne. Mętna zielona barwa oznacza wodę w zastoju. Zbiornik nie jest zasilany żadnym podziemnym strumieniem. Przez zaledwie kilka dni jezioro wypełniło się glonami i bakteriami, które mogą u człowieka wywołać wiele groźnych chorób. Co więcej, badania geologiczne wykazały, że gleba w tym regionie Tunezji zawiera wyjątkowo duże ilości fosforanów. Są to radioaktywne związki, które rozpuszczają się w wodzie. Kontakt z taką toksyczną wodą może się okazać rakotwórczy i ogólnie groźny dla ludzi i zwierząt.
Ostrzeżenia naukowców nie odstraszyły mieszkańców pustyni. Żyjąc na obszarze, gdzie temperatura w dzień sięga 40 stopni, trudno się powstrzymać przed wskoczeniem do chłodnej wody. Do tej pory nie wiadomo, skąd w ogóle wzięło się jezioro na środku pustyni. Według jednej z teorii miało to związek z intensywnymi opadami. Rozsądne wytłumaczenie, biorąc pod uwagę, że zbiornik znajduje się w kanionie i jest ze wszystkich stron otoczony skałami. Można sobie wyobrazić, że po każdej burzy w Niecce gromadziła się pewna ilość wody. Niektórzy geologowie upatrują przyczynę w trzęsieniu ziemi. W wyniku aktywności sejsmicznej doszło do pęknięcia skał nad poziomem wód gruntowych, które zaczęły wyciekać przez powstałą szczelinę. Jeśli ta hipoteza jest trafna, jezioro może zostać wessane z powrotem pod ziemię równie nagle, jak się pojawiło, zupełnie jak woda w wannie po wyciągnięciu korka. Byle jakie trzęsienie ziemi jest zdolne zainicjować taki proces. W każdym razie, gdybyś znalazł się na pustyni, nie wskakuj do pierwszego napotkanego jeziora, zwłaszcza jeśli jest zielone. Przenosimy się teraz na Karaiby, gdzie na jednej z rajskich wysepek znajduje się unikalne zjawisko. Twarda skorupa na pierwszy rzut oka w ogóle nie wygląda jak jezioro, przypomina raczej betonowy plac. Ale na powierzchnię Peach Lake lepiej nie wchodzić. Jest to miejsce wypływu naturalnego asfaltu, a jednocześnie największe złoże tego surowca na świecie. Podziemna mieszanina gazów i bituminów jest gorąca, stąd też gęsta para unosząca się nad okolicą. Jezioro ma głębokość 75 metrów, czyli można by w nim zanurzyć pasażerski odrzutowiec dziobem w dół aż po ogon. Po dzień dzisiejszy jezioro asfaltowe nie zostało w pełni zbadane. Naukowcy podejrzewają, iż głęboko pod misą zbiornika znajduje się uskok w skorupie ziemskiej, przez który sączy się ropa naftowa. Po drodze ulega częściowemu utlenieniu oraz wchodzi w reakcję z różnymi składnikami chemicznymi i w rezultacie przeobraża się w naturalny asfalt. Szacuje się, że w zbiorniku zalega aż 10 milionów ton tego materiału. Teoretycznie nie powinno tutaj istnieć życie, a mimo to w jeziorze odkryto kolonie mikroorganizmów, które jakimś cudem przystosowały się do ekstremalnych warunków. Rodzi to nadzieję na istnienie życia poza naszą planetą. Na przykład na powierzchni Tytana, największego księżyca Saturna, znajdują się liczne jeziora węglowodoru. A skoro jakieś formy życia mogą przetrwać w płynnym asfalcie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamieszkiwały Tytana. Z Karaibów podróżujemy na indonezyjską wyspę Jawa. Aby ujrzeć to zjawisko, trzeba wspiąć się na szczyt dużego wulkanu. Zbocza porośnięte są drzewami i trawą, jednak wulkan bynajmniej nie jest uśpiony. Widać dym stale wydostający się z krateru. Jednak zamiast gęstej jak zupa lawy, kalderę wypełnia lazurowe jezioro. Wygląda niezwykle malowniczo, ale kąpiel w tym miejscu byłaby jednorazowym doświadczeniem. Woda zawiera ogromne stężenie kwasu siarkowego. Zanim wydostanie się z wulkanu pod postacią lawy, magma powstaje w głębokich partiach skorupy ziemskiej. Jest to gorąca, stopiona masa metali i rozmaitych związków chemicznych z dużą ilością wody i gazów. Ze szczelin pod kalderą wydobywa się natomiast dwutlenek siarki, który w połączeniu z tworzącymi magmę metalami daje przepiękny turkusowy kolor. W kilku miejscach skupienie siarki jest tak duże, że jej opary unoszą się nad taflą jeziora. W kontakcie z powietrzem gaz zapala się błękitnym płomieniem. To imponujący widok, który najlepiej podziwiać nocą i wyłącznie z bezpiecznej odległości. Niedaleko, na tej samej wyspie, znajduje się jeszcze jedno jezioro kwasu. Tu także unoszą się opary gazów siarkowych, zapalających się w kontakcie z tlenem. Efektem reakcji chemicznej jest fantastyczny, neonowo-niebieski płomień. Trudno go dostrzec w ciągu dnia, za to nocą cały spektakl widoczny jest nawet z daleka. Przenosimy się do Australii. Wznosisz się dronem wysoko nad poziom lasu. W środku zielonej gęstwiny dostrzegasz jaskrawo-różowy punkt. To nasz cel. Różowe jezioro wygląda, cóż, nienaturalnie, ale można w nim bezpiecznie popływać, no i oczywiście robić mnóstwo zdjęć. Hillier przyciągało tysiące turystów z całego świata, na długo zanim naukowcy odkryli prawdziwy powód wyjątkowego zabarwienia wody. Na dnie jeziora rosną glony wydzielające czerwony barwnik, który w połączeniu ze światłem słonecznym, wysoką temperaturą oraz niewielką ilością opadów zmienia kolor wody na różowy. A przy okazji, różowe jeziora występują na całym świecie, nie tylko w Australii. Można je znaleźć m.in. w Senegalu, Boliwii, Kenii i wielu innych krajach. Woda w tego typu jeziorach jest słona i zawiera podobny pigment beta-karoten wydzielany przez kilka gatunków glonów.
Naszą kolejną destynacją jest Kanada, a konkretnie Abraham Lake w okresie zimowym. Gdy wstępujesz na skute lodem jezioro, natychmiast zauważasz pod spodem duże pęcherzyki, najwyraźniej zamrożone pod lodową taflą. Wyglądają trochę jak meduzy, ale w rzeczywistości jest to metan, łatwopalny gaz. Wydzielają go bakterie, które rozkładają materię organiczną opadającą na dno jeziora. Unoszący się ku powierzchni metan zimą zamarza w niskiej temperaturze, a po roztopach pęcherzyki pękają i skwierczą. Podobne zjawisko występuje na wybrzeżach Morza Arktycznego, tyle że w tamtych rejonach bąble gazu bywają kilkakrotnie większe od balonów. To przepiękny widok, lecz zjawisko może być groźne dla obserwatora, gdyż metan zapala się w powietrzu. Antarktyda to najzimniejsze i najsuchsze miejsce, jakie do tej pory odwiedziliśmy. Oto pustynna Dolina Wrighta. Pustynia to obszar, gdzie parowanie przewyższa ilość opadów, niezależnie od panującej tam temperatury. Co prawda nie ma tutaj piasku ani kaktusów, ale klimat jest równie surowy i bezlitosny dla istot żywych, co na Saharze. Na lodowym pustkowiu można dostrzec malutkie jezioro. Ma głębokość raptem kilkunastu centymetrów, więc technicznie rzecz biorąc to staw, ale najbardziej niewiarygodny jest fakt, że woda w nim nigdy nie zamarza. Temperatura spada tutaj nawet do minus 50 stopni, a zatem jezioro powinno być permanentnie skute lodem. Staw Don Juan to jeden z najbardziej zasolonych zbiorników na całej planecie. To właśnie potężne stężenie soli sprawia, że woda zachowuje stan ciekły. Ale skąd w ogóle wzięło się tutaj takie jeziorko? Ponad 60 lat badań, a naukowcy nadal nie są w stanie wyjaśnić genezy zbiornika wody na lodowej pustyni. Kilka lat temu w Egipcie doszło do makabrycznego odkrycia. Jesteście gotowi? Odnaleziono 16 ludzkich rąk, starannie zakopanych w czterech niesamowitych dołach. Na początku wydawało się, że to coś innego, ponieważ były nienormalnie duże. A jednak, co ciekawe, były tam tylko prawe ręce, żadnych lewych. Wszystkie tropy prowadziły do jakiegoś starożytnego, mrocznego rytuału. Staroegipska sztuka oraz podania wspominały o ceremonii, podczas której wojownicy prezentowali prawą rękę swoich przeciwników jako dowód zwycięstwa i prosili w zamian o złoto. Egipcjanie wierzyli w życie pozagrobowe, więc odcięcie komuś ręki oznaczało pozbawienie tej osoby mocy na wieki. Zwycięskiej stronie zależało na dokonaniu dzieła właśnie w ten sposób. W tym przypadku walka toczyła się między Egipcjanami a Hyksosami, którzy zamieszkiwali ziemię Kanaanu. Egipt od dawien dawna stanowi centrum odkryć zmieniających historię. Jakiś czas temu znaleziono taki oto papirus. Gdybyśmy go rozciągnęli, byłby większy niż drapacz chmur. Ale chodzi o najmniejszy wieżowiec na świecie, który znajduje się w Wichita Falls w Teksasie. Ma 12 metrów wysokości. W czasach, gdy ludzie nie zapisywali notatek w telefonie, pisali właśnie na tych arkuszach otrzymywanych z tak zwanej trzciny papirusowej. Około 2000 lat temu starożytni Egipcjanie napisali coś w rodzaju księgi, w której opisali większość swoich tradycji pogrzebowych i wizję życia pozagrobowego. Księga Umarłych, bo tak się nazywa, jest uważana za jeden z najważniejszych tekstów staroegipskich i do dziś sprzedaje się go w księgarniach. Ten starożytny zbiór został odkopany z komory znajdującej się na południe od piramidy Dżesera, znajdującej się w Sakarze. Jest to najstarsza piramida w Egipcie. Nie piramidy w Gizie, jak myśli większość ludzi. Niedawno Sakkara tętniła życiem ze względu na obecność podekscytowanych archeologów, którzy prawdopodobnie znaleźli jedną z najstarszych kompletnych mumii w Egipcie. Wierzą, że ta piękna, dobrze zachowana mumia należała do bogatego człowieka. Odkryto ją w głębokim szybie, pokrytą warstwami złotych liści. Wiele symboli świadczy o wysokim statusie i majętności tego człowieka. Na przykład opaska, którą nosił na głowie, bransoleta na piersi i fakt, że został zabalsamowany w tunice, co było zarezerwowane dla wybitnych obywateli. Najbardziej ekscytujące jest to, że miejsca spoczynku odkryto w zasadzie w nienaruszonym stanie. Było zapieczętowane murarską zaprawą, tak jak starożytni Egipcjanie zostawili je 4300 lat temu. Może to zabrzmieć dziwnie, ale w 2008 roku archeolodzy odkryli zaginioną piramidę.
zaginioną, ponieważ na przestrzeni 4000 lat mocno podupadła. Została po niej tylko podstawa. W czasach starożytnych było to bardzo ważne miejsce. Mówi się, że w okolicy piramidy ludzie organizowali specjalny rodzaj ceremoniałów, podczas których najwyżsi kapłani przenosili zmumifikowane szczątki świętych byków. Ciekawostka. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że byk Apis był ziemskim wcieleniem Ptacha, boga Nilu i miasta Memfis. Wokół niego odbywały się rytuały płodności. Nie był to jednak byle jaki byk. Musiał być cały czarny, z pojedynczym białym znamieniem między rogami i szeregiem bardzo specyficznych cech. Byki wybierali lokalni kapłani i honorowali je aż do śmierci. Następnie były mumifikowane i chowane w podziemnych galeriach. Ta zaginiona piramida zniknęła w okolicach XIX wieku. Odnalazł ją niemiecki archeolog w Sakkarze. Nazwał ją piramidą bez głowy. Ale potem, lata po oficjalnym odkryciu, pustynny piasek przykrył cały kompleks i stanowisko. W XIX i XX wieku prowadzono pewne wykopaliska, ale nie były systematyczne. Dlatego naukowcy byli tak podekscytowani, gdy odkopali całą podstawę piramidy po usunięciu 8-metrowego kopca piasku, który ją pokrywał. O, i okazuje się, że amerykańscy archeolodzy prowadzą wykopaliska na cmentarzu w Egipcie, który może skrywać ponad 1 000 000 zmumifikowanych ciał. Jak dotąd archeolodzy wykopywali około 1700 mumii. Jedną z głównych różnic w stosunku do innych klasycznych egipskich mumii jest to, że ci pogrzebani ludzie nie byli dostojnikami ani faraonami. To zwykli ludzie, którzy najprawdopodobniej żyli około 1500 lat temu, kiedy Egipt był kontrolowany przez Imperium Rzymskie i Cesarstwo Bizantyjskie. Cmentarz ma całkiem fajną nazwę. Droga Wodnego Bawoła. Mówię na wypadek, gdyby ktoś z Was chciał odwiedzić to miejsce podczas następnej wycieczki. Poza bykami i bawołami starożytni Egipcjanie lubili też pawiany. Układa się to Wam w logiczną całość? Na początku XX wieku archeolodzy odkryli miejsce wypełnione zmumifikowanymi pawianami w miejscu zwanym Doliną Małp. Zwierzę nie zostałoby zmumifikowane, gdyby nie było uważane za ważne. Niektóre miały wyższą pozycję od innych, ponieważ były powiązane z konkretnymi bóstwami. Szakale towarzyszyły Anubisowi, starożytnemu bogu zaświatów. Z kolei koty porównywano do żeńskiego bóstwa Bastet. Pawiany były dość istotne, ponieważ uważano, że są związane z Totem, bóstwem mądrości i doradcą Ra, który był jednym z najwyższych bóstw Egiptu. Archeolodzy, którzy badali to miejsce, ze smutkiem stwierdzili, że pawiany te były trzymane w środku i przez większość swojego życia nie miały dostępu do światła słonecznego. Zmagały się ze skrajnym niedoborem witaminy D i były źle karmione. Może Tot z jakiegoś powodu rozgniewał się na pawiany? To tylko przypuszczenie. W Egipcie archeolodzy nigdy się nie nudzą. Znaleźli też ludzkie mumie ze złotymi językami. Ponieważ Egipcjanie byli bardzo zainteresowani życiem pozagrobowym, wierzyli, że złote języki mogą pomóc człowiekowi mówić po przejściu na drugą stronę. No cóż, czemu by nie spróbować? Niektóre z tych mumii zostały umieszczone w drewnianych trumnach z dobrami takimi jak naszyjniki, ceramika, złote artefakty w kształcie kwiatów lotosu i skarabeusze. No i iPhony. Niedawno w Egipcie odkopano również nową świątynię. Naukowcy uważają, że była ona poświęcona czci Zeusa Kasiosa. Termin ten stanowi połączenia Zeusa, wszechmocnego greckiego boga, i góry Kasios. W trakcie wykopalisk na Półwyspie Synaj w Egipcie archeolodzy zauważyli dwie kolumny z różowego granitu wystające z ziemi. Bingo! Uważają, że kolumny te reprezentowały frontową bramę świątyni i zawaliły się podczas trzęsienia ziemi wiele lat temu. A mówiąc o bóstwach, warto też wspomnieć o tych nieco mniej ważnych. Niedawno naukowcy odkryli złoty pierścień w mieście na południe od Kairu. Frodo, nie dotykaj go. Był to zwykły złoty pierścień, ale przedstawiał wizerunek Bes, opiekuna wesela i tańca. Bóstwo to jest często opisywane w świętych tekstach jako szczęśliwy, pyzaty krasnolud. W dzisiejszych czasach wiele tatuaży jest pozbawionych sensu i czasami wykonuje się je wyłącznie w celach estetycznych.
Ale w starożytnym Egipcie kobiety robiły sobie tatuaże jako znak ochrony na czas porodu. Tak przynajmniej uważają naukowcy. W okolicach Nilu znaleźli kilka mumii, które miały dobrze zachowane tatuaże, co jest rzadkością, ponieważ skóra łatwo ulega rozkładowi. Dwie z tych kobiet wytatuowały sobie dolną część pleców, a rysunki były proste. Głównie obrazy, w tym ten sam pucołowaty karzeł, o którym właśnie rozmawialiśmy. To właśnie on miał chronić kobietę podczas porodu. Czy uwierzylibyście, gdybym wam powiedział, że starożytni Egipcjanie wynaleźli roboty? Nie? Cóż, pewnie dlatego, że to nie do końca prawda. Jasne, byli astronomami, matematykami i inżynierami, ale w jakiś sposób opracowali też pewien ekscentryczny wynalazek – zautomatyzowaną boginię Hathor. Ten drewniany posąg przez lata stał sobie w nowojorskim Metropolitan Museum of Art, aż ktoś zauważył jego sekret. Z pomocą urządzenia rentgenowskiego specjaliści odkryli w jego wnętrzu mechaniczny system operacyjny. Oś przypominająca kołopasowe biegnie od ramienia posągu do jego lewej nogi. Gdy się obraca, posąg podnosi i opuszcza rękę. Hej, wybierz mnie, zgłaszam się! Następnym razem, gdy będziesz miał ochotę ponarzekać na swoją okolicę, pamiętaj, że niektórzy ludzie mieszkają wewnątrz krateru wulkanu. Możesz zobaczyć ich wioskę na Google Maps, gdy spojrzysz na piękną wyspę Madagaskar. Na mapie znajduje się prawie idealnie okrągła, ciemna plama. Drogi biegną po obu jej stronach, ale jej nie przecinają. Z wystarczającym przybliżeniem zobaczysz wioskę z domami pośrodku krateru. Najbliższe miasto znajduje się 8 km od niego. Można by pomyśleć, że to jakieś plemię, które mieszka tu od wieków i nie ruszy się stąd bez względu na wszystko. Jednak patrząc na mapy z poprzednich lat, można zauważyć, że miejscowość nie kurczy się, a rozrasta. Pierwsze domy pojawiły się tu w 2008 roku. Dlaczego więc ktoś żyjący w XXI wieku miałby dobrowolnie przenieść się do tak dobrze ukrytego i odizolowanego miejsca? To pytanie nurtowało zespół Voxa, amerykańskiego serwisu informacyjnego. Postanowili rozwiązać zagadkę, nie mając do dyspozycji żadnych danych na temat niezwykłej wioski. Pierwszym logicznym krokiem było znalezienie kogoś miejscowego i zapytanie go o to, co dzieje się za ścianami krateru. Od samego początku było to trudne, ponieważ niektóre okoliczne miejsca zaznaczone w Google okazały się fałszywe i inspirowane mangą, a prawdziwe miejsca nie miały żadnych informacji kontaktowych. Vox skontaktował się z organizacją, która zamieściła na Instagramie kilka zdjęć z najbliższego miasta. Odpowiedzieli, ale to nie pomogło, ponieważ nigdy nie byli w pobliżu góry, o której mowa. Dziennikarze postanowili więc spróbować skontaktować się z ekspertami w dziedzinie rolnictwa i biogeografii, którzy mogą mieć kontakty w regionie. W tym momencie było oczywiste, że zwykłe wyszukiwanie w Google lub kilka wiadomości nie pomoże. Postanowili więc poprosić kogoś z Madagaskaru, by pojechał i zobaczył to miejsce. Poszukiwacze tajemnic skontaktowali się z szefową lokalnej firmy zajmującej się produkcją wideo. Była zaskoczona, że ktoś mógłby mieszkać w tej okolicy z powodu częstych trzęsień ziemi, ale zgodziła się zebrać ekipę i przejechać 137 km ze stolicy Madagaskaru do wioski. Datę wyprawy wyznaczono na styczeń w środku pory deszczowej. Im bliżej zbliżali się do celu, tym gorsze stawały się drogi. W pewnym momencie musieli przesiąść się z samochodu na motocykle, by w końcu przez godzinę iść pieszo do celu. Ich plany pokrzyżowała burza. Musieli zawrócić, zanim przejście po śliskim terenie stałoby się niemożliwe. Ze względów bezpieczeństwa postanowili przełożyć wyprawę na koniec pory deszczowej w maju. W ciągu 4 miesięcy pomiędzy dwiema ekspedycjami zespół Voxa postanowił dowiedzieć się więcej o tajemniczej lokalizacji. Okazało się, że góra pochodzi z okresu kredy i ma pochodzenie wulkaniczne. Ekspert wyjaśnił, że góra, którą widzimy dzisiaj, musi mieć 90 milionów lat, czyli jest starsza niż Mount Everest i Wielki Kanion. Tak więc wulkan, który tu był, dawno wygasł. Masyw otaczający krater to ogromny kompleks pierścieni alkalicznych. Niegdyś była to dobrze prosperująca wioska. Ze względu na wysokie położenie i dostęp do słodkiej wody, tutejsza gleba jest naprawdę żyzna dzięki zawartym w niej zasadowym związkom chemicznym. Gdy pora deszczowa dobiegała końca, lokalna ekipa była gotowa na kolejną próbę rozwiązania zagadki wioski wewnątrz krateru. Tym razem pogoda i droga były idealne, ale pojawił się nowy problem. Gdy dotarli do wioski, miejscowi nie byli zbyt zachwyceni ich widokiem. W końcu przywódca wioski, Big Island, bo tak brzmi jej nazwa, zgodził się ich oprowadzić. Okazało się, że w wiosce było około 50 domów i ponad 300 osób, wszystkie należące do grupy etnicznej Betsileo.
Kiedy ich rodzinna wioska stała się przeludniona, wiedzieli, że nadszedł czas, aby poszukać nowego domu. Jeden ze starszych wioski wiedział, że to może być nowa lokalizacja. Handlował bydłem w okolicy i pamiętał tę otwartą, pustą przestrzeń. Przejechali więc około 380 km ze starego domu do nowej wioski w kraterze. Uprawiają rośliny, głównie cytryny i pomarańcze, i sprzedają je na rynkach w sąsiednich miastach. Transport towarów jest trudny, ponieważ drogi prowadzące do wioski i wokół niej nie są w najlepszym stanie. Wulkaniczna góra była świadkiem oddzielenia Madagaskaru od Indii około 88 milionów lat temu. Od tego czasu wyspa jest odizolowana od reszty świata, a rezultatem tej samotności jest unikalna flora i fauna. Występuje tu 40 gatunków lemurów, których nie znajdziesz nigdzie indziej na Ziemi. Ponadto żyje tu około 800 gatunków motyli, 92% ssaków Madagaskaru, 89% roślin i 95% gadów można znaleźć tylko tutaj. Tak więc jeśli chcesz spotkać stworzenia takie jak żyrafka madagaskarska, kameleon lamparci, żaba pomidorowa, drapieżna fossa, urocze lemury, takie jak sifaka lub indris i wiele innych fajnych zwierząt, musisz tu przyjechać. Naukowcy mają trzy główne teorie na temat tego, w jaki sposób taka różnorodność zwierząt z kontynentu dotarła na wyspę. Po pierwsze, niektóre gatunki mogły istnieć na Madagaskarze, zanim jeszcze stał się wyspą. Druga teoria. Przypłynęły lub przepłynęły na czymś z Afryki kontynentalnej, gdy prądy morskie były sprzyjające. Wreszcie istnieje pomysł mostu lądowego. Problem polega na tym, że na Madagaskarze nie ma prawie żadnych skamieniałości z okresu od czasów dinozaurów do około 2000 lat temu. W nowym badaniu naukowcy porównali geny współczesnych gatunków z Madagaskaru z ich krewnymi z Afryki kontynentalnej, próbując ustalić, kiedy przodek każdego zwierzęcia dotarł na wyspę. Okazało się, że niektóre gatunki na Madagaskarze istnieją tam od ponad 80 milionów lat i były świadkami odłączenia się wyspy od subkontynentu indyjskiego. Oznacza to, że stworzenia takie jak żółw, wilkogłów, potokowy przetrwały wyginięcie dinozaurów 66 milionów lat temu. Jednak większość gadów, ssaków i płazów wybrała bardziej ryzykowną podróż. Pochodzą one od mniejszych zwierząt, które prawdopodobnie dotarły na Madagaskar drogą morską. Lemury na przykład prawdopodobnie miały małych przodków, takich jak mikruski. Żółwie mogły po prostu przepłynąć przez kanał Mozambicki, nie potrzebując tratwy, aby dotrzeć do celu. Pierwsi ludzie osiedlili się tutaj około 1300 lat temu. Nazwa wyspy wciąż stanowi pewną językową zagadkę. Legenda głosi, że Marco Polo, słynny wenecki kupiec, nadał jej nazwę po tym, jak trochę pomieszała mu się geografia. Pomylił ją z królestwem Mogadiszu w Afryce Wschodniej, popełnił błąd w wymowie i voilà, narodził się Madagaskar. Pomimo niepewności co do pochodzenia nazwy, język i kultura wskazują bezpośrednio na Indonezję. Niektórzy badacze twierdzą, że pierwsi osadnicy przybyli tu prosto z Indonezji, a wpływy afrykańskie zostały dodane później w wyniku migracji. Inni uważają, że była to mieszanka przybyszy z wybrzeży Indii, Półwyspu Arabskiego i Afryki, tworząca różnorodny tygiel. Większość mieszkańców wyspy posługuje się językiem malgaskim, opartym na alfabecie łacińskim. Francuski jest również powszechnie używany i jest oficjalnie uznawany. Jeśli regularnie używasz wanilii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pochodzi ona z Madagaskaru. Wyspa dostarcza około 80% światowych zasobów naturalnej wanilii. Ta przyprawa stanowi 25% eksportu kraju. Madagaskar sprzedaje również za granicę odzież i tekstylia, goździki, ryby i skorupiaki oraz różne produkty spożywcze. Większość ziemi jest wykorzystywana do wypasu bydła. Niektóre z najstarszych wiosek były zbudowane na szczytach wzgórz, otoczonych ogromnymi rowami obronnymi. Ale później zostały one przeniesione na niższe tereny, gdzie wygodniej jest uprawiać ziemię. Kiedy słyszysz o starożytnych ruinach, na pewno nie wyobrażasz sobie budowli zawieszonych na drzewach czy innych dziwactw. Prawda jest taka, że większość starożytnych artefaktów, które eksponujemy w muzeach na całym świecie, pochodzą spod powierzchni ziemi, a archeolodzy musieli się sporo nakopać, żeby je wydobyć. Każda budowla, jeśli nie jest odpowiednio konserwowana, z czasem ulega zniszczeniu. W niektórych przypadkach nawet celowo poświęca się konstrukcję w celu ponownego wykorzystania materiałów budowlanych. Bywa też, że porzucamy stare domy, gdy te zostaną wystawione na działanie niszczycielskich czynników zewnętrznych, takich jak deszcz lub światło słoneczne. Z wiekiem po prostu rozpadają się z powodu erozji. Wygląda na to, że jedynym sposobem na zachowanie architektury jest jej zakopanie.
Ale jak to się stało, że starożytne budowle zostały zakopane? Cóż, w wyniku zwykłego niedbalstwa. Starożytne miasta miały zwyczaj stopniowego podnoszenia poziomu gruntu i głównie skupiały swoją działalność wokół zbierania żywności i materiałów budowlanych, aby nadążyć za stale rosnącą populacją. Nikt nie miał więc czasu na zajmowanie się odpadami. Zresztą w tamtych czasach nie istniało coś takiego jak wywożenie gruzu czy śmieci. Gdy budowało się nowe domy, ludzie wychodzili z założenia, że nie ma sensu pozbywać się gruzu, więc zakopywali go i stawiali budynki bezpośrednio na nim. Ale to nie wszystko. Rzeki od czasu do czasu wylewały i nanosiły warstwę osadu w miastach, jeszcze bardziej okrywając te starożytne konstrukcje. A w suchych regionach, takich jak pustynia, gdzie wiatr nieustannie porywał do tańca piasek i kurz, walka z brudem była istną, syzyfową pracą. Innymi słowy, utrzymanie czystości nie należało do łatwych zadań. Jednym z takich przykładów jest Sfinks, który przez wieki był zakopany w piasku, dopóki grupa archeologów nie odkopała go w 1817 roku. Niektóre starożytne miasta zakończyły swój żywot pod ziemią, ponieważ zostały całkowicie opuszczone. Przy małej działalności człowieka rośliny zaczęły triumfować i wykiełkowały dosłownie wszędzie. Pochłaniały dwutlenek węgla z powietrza i rosły, zwiększając masę gleby. Korzenie z biegiem lat ustabilizowały ziemię z rozkładającej się materii roślinnej, tworząc warstwy życiodajnej gleby. Matka natura niczego nie marnuje i wiedziała, jak zająć się tym terenem. Zagłębianie się w tajemnice starożytnych cywilizacji to nie tylko odkrywanie zaginionego świata. To także niezwykła misja ujawnienia skarbów ukrytych pod wieloma warstwami historii. Ale skąd archeolodzy w ogóle wiedzą, gdzie kopać? Skoro wszystko jest pokryte osadem, gruzem i korzeniami, to muszą mieć chyba jakiś system, na którym polegają przed rozpoczęciem nowego projektu. Po pierwsze, archeolodzy często nie wybierają sami miejsca do wykopalisk. Załóżmy, że jesteś wykonawcą i chcesz zbudować nowy kompleks apartamentów w swoim mieście. Niektóre lokalne przepisy wymagają spełnienia pewnych norm przed rozpoczęciem projektu. Może być na przykład konieczne sprowadzenie specjalistów w celu sprawdzenia gleby. Do tej grupy zaliczamy archeologów, geologów lub paleontologów. Są oni obecni na terenie budowy i muszą mieć oko na wszystko. Jeśli odkryją jakieś artefakty lub ekofakty, fantazyjne słowo oznaczające pozostałości organiczne, eksperci ci wkraczają do akcji, aby je wydobyć i zbadać. Ale co z miejscami, które nie mają nic wspólnego z buldożerami czy robotami drogowymi? Jak archeolodzy je w ogóle znajdują? Wystarczy, że zanurzą się głęboko w historyczne zapisy i obudzą w sobie Indiana Jonesa. Przeglądając stare dokumenty i mapy, mogą ułożyć wiele elementów układanki ludzkiej aktywności na danym obszarze. Jeśli miejsce było już wcześniej odwiedzane, to jeszcze lepiej. Znalezienie zapisów z poprzednich wykopalisk lub relacji historycznych może dać archeologom wiele informacji na temat tego, gdzie kontynuować poszukiwanie skarbów. Ale zanim archeolodzy zaczną machać łopatami, muszą zeskanować teren wizualnie. Uzbrojeni w system siatki przechadzają się po terenie, szukając wszelkich artefaktów, które mogą ukrywać się tuż pod górną warstwą ziemi. Od szlifowanych kamiennych narzędzi, po zabytkowe szkło, a nawet starożytne wysypiska śmieci. Tak, one też są cenne. Badacze potrafią dostrzec oznaki ludzkiej aktywności szybciej niż większość ludzi. Jeśli natkną się na zakopane śmieci, to mają już stuprocentową pewność, że w miejscu tym mieszkał kiedyś człowiek. Archeolodzy nie polegają jednak tylko na swoich zaufanych łopatach. Mają arsenał gadżetów, które pomagają im w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Ich tajną bronią są narzędzia geofizyczne. Weźmy taki miernik rezystywności gruntu. To sprytne urządzenie mierzy składową elektryczną gleby i wszelkich zakopanych elementów lub artefaktów. Na przykład zakopana ściana powoduje inny odczyt rezystywności niż otaczająca ją gleba. Magnetometry i radary penetrujące grunt działają w podobny sposób, pokazując potencjalne wskazówki dotyczące starożytnych skarbów w glebie. No i nie zapominajmy o starym, niezawodnym GPS-ie. Pomaga on archeologom wyznaczać dokładne lokalizacje, niczym zaawansowana technologicznie mapa skarbów, prowadząca ich prosto do garnca złota. Chcesz odwiedzić jedne z najważniejszych stanowisk archeologicznych na świecie? Za mną! Zacznijmy od Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się bardzo interesujące miejsce. Mowa o Stonehenge.
To taki mur rozrzuconych po okolicy głazów. Wyobraź sobie masywne, starożytne kamienie stojące wysoko i dumnie, ułożone w zabawny zewnętrzny pierścień i wewnętrzną podkowę z kilkoma mniejszymi kamykami wokół, tak dla ozdoby. I wiesz co? Te kamienie leżą tam od ponad 5000 lat. To się nazywa długowieczność. I tu zaczyna się robić ciekawie. Według lokalnego folkloru, legendarny czarodziej Merlin wyciągnął swoją magiczną różdżkę i teleportował te masywne kamienie aż z Irlandii. Najwyraźniej złożyły je tam jakieś olbrzymy, ale Merlin zdecydował, że będą wyglądać znacznie lepiej w nowej lokalizacji. Inni uważają, że to tylko pozostałości starej rzymskiej budowli duchowej. Te niesamowite konstrukcje zostały zbudowane przez naszych przodków z epoki brązu. Stworzyli to monumentalne arcydzieło za pomocą prostych narzędzi i bez zaawansowanej technologii. Imponujące, prawda? Niestety wciąż niewiele wiemy o tym obszarze. Pierwotne przeznaczenie Stonehenge do dziś pozostaje tajemnicą. Oczywiście istnieje wiele teorii, ale naukowcy nie doszli jeszcze do porozumienia w tej kwestii. Wiemy jednak, że jest idealnie ustawiony, aby uchwycić wschód słońca podczas przesilenia letniego i zimowego. Pompeje to równie niesamowite stanowisko archeologiczne. Wezuwiusz, notoryczny rozrabiaka, postanowił strzelić wulkanicznego focha i pokrył to starożytne rzymskie miasto grubą warstwą popiołu. Zamieniło się ono w kapsułę czasu, znajdującą się na obrzeżach dzisiejszego Neapolu we Włoszech. Przenieśmy się do roku 1748, kiedy to grupa poszukiwaczy przygód natknęła się na Pompeje. I tak oto odkryli skarbnicę dobrze zachowanych artefaktów. Ulice, domy, jedzenie, prawdopodobnie już nieco nieświeże, błyszcząca biżuteria, rzeźby, kolorowe freski, przedmioty codziennego użytku, a nawet szczątki zwierząt i ludzi. Istna archeologiczna impreza. Wygląda na to, że Pompeje miały wszystko. Piękne domy i wille, ogromną arenę na 20 tysięcy miejsc, urocze małe sklepiki rzemieślnicze, tawerny, a nawet luksusowe łaźnie, w których można było się zrelaksować i poczuć jak antyczny bóg. W świątyni Apollina ludzie gromadzili się na tradycyjne, codzienne obrządki. Nie zapominajmy też o sercu miasta, Forum w Pompejach, które było kultowym centrum rozrywki. To starożytne miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1997 roku i tym samym na zawsze zapisało się na kartach historii. Lista ta obejmuje również wiele innych słynnych budynków i miejsc, takich jak Taj Mahal w Indiach czy Akropol w greckich Atenach. Planujesz spędzić letnie wakacje w Afryce. Docelową lokalizacją jest Sahara, która znajduje się w Afryce Północnej i rozciąga się od Oceanu Atlantyckiego aż do Morza Czerwonego. Nie możesz się doczekać jazdy na wielbłądach i dowiedzenia się czegoś więcej o lokalnych kulturach. Wskakujesz do samolotu i wreszcie jesteś na miejscu. Znajdujesz się na największej pustyni na świecie. Uwierzysz, że masz 9 milionów kilometrów kwadratowych? Po wypiciu kilku litrów lodowatej wody jesteś gotowy na swoją pierwszą przygodę. Przewodnik daje Ci wybór. Możesz spędzić 2 tygodnie odwiedzając oazy lub możesz pomóc mu rozwiązać lokalną zagadkę. Głęboko na pustyni, nieopodal algierskiego miasteczka, znajduje się tajemnicze miejsce. To zbiór ogromnych, plamistych okręgów na piasku. Jest ich bardzo dużo i rozciągają się na całe kilometry w prostej linii. Okręgi po raz pierwszy dostrzeżono na zdjęciach z Google Earth kilka lat temu. Ludzie od lat dyskutują na ich temat, ale nikt nie wie, skąd się wzięły. Dziwne jest to, że znajdują się wiele kilometrów od jakichkolwiek miast czy dróg. Najszybszy sposób na odkrycie prawdy to zadawanie pytań. Weź swój notatnik i zacznij rozmawiać z lokalnymi mieszkańcami. W tym scenariuszu każdy może okazać się pomocny. Geograf, antropolog, członek starszyzny, a nawet historyk. Twoim pierwszym rozmówcą będzie kartograf. Musisz dowiedzieć się, czy te okręgi są autentyczne. Zaczynasz rozmawiać z ludźmi, którzy robią zdjęcia satelitarne dla Google Earth. Okazuje się, że okręgi naprawdę tam są. Widnieją na licznych zdjęciach na przestrzeni wielu lat. W takim razie musimy zrozumieć, dlaczego w ogóle są na nich widoczne. Po 2 dniach rozmów masz pierwszy trop. Okręgi mogą być wynikiem poszukiwania ropy naftowej. Oto w jaki sposób wyjaśniają to eksperci. Algieria to kraj bogaty w zasoby naturalne, więc takie wyjaśnienie ma sens. Zazwyczaj, aby sprawdzić, czy pod ziemią jest coś wartego wydobycia, firmy przeprowadzają pomiary sejsmiczne.
Polegają one na analizowaniu powierzchni Ziemi poprzez wysyłanie fal akustycznych pod glebą. W zależności od sposobu ich odbicia można stwierdzić, co się tam znajduje. Okręgi mogły powstać w ten sposób po oznaczeniu przez specjalny pojazd. Czy więc udało nam się rozwiązać zagadkę? Nie do końca. Jak wiesz, Sahara to jedno z najbardziej suchych miejsc na naszej planecie. Średnia temperatura latem wynosi tam 40 stopni Celsjusza. Aby przetrwać, ludzie muszą mieć dostęp do wody. Być może te okręgi to pozostałości po swego rodzaju starożytnych studniach. Moim zdaniem to całkiem niezły trop. Gotowy na zweryfikowanie faktów? Niektórzy antropolodzy uważają, że tajemnicze okręgi mogą być starożytnymi foggarami. Foggara to nazwa systemu irygacyjnego liczącego sobie 2,5 tysiąca lat, który można znaleźć w Afryce Północnej. W innych obszarach znany jest także jako kanat. Lokalni mieszkańcy kopali głębokie studnie na podwyższeniu, aby dostać się do podziemnych wód. Następnie tworzyli równoległe studnie w regularnych odstępach, a potem kopali podziemne kanały, łącząc miasto ze źródłem wody. Tylko dzięki działaniu grawitacji woda płynęła ze studni do miasta. Ta tradycyjna technologia zapewniała wodę uprawom, zwierzętom hodowlanym i ludziom. Powiedzmy, że te studnie umożliwiły powstanie oaz. Nawet nazwa najbliższej gminy stanowi wskazówkę, że to może być prawda. Fogaret Ezzaouija nazwano na cześć Fogar, czyli właśnie tych starożytnych studni. Ten trop jest bardzo dobry. Postanawiasz udać się tam osobiście, aby go zbadać. Wsiadasz do autobusu i udajesz się w podróż. Krajobraz północnej Algierii pełen jest starożytnych miast. Na przedmieściach mniejszych miejscowości widzisz nawet ruiny studni. Otwierasz zdjęcia satelitarne Google i widzisz na ziemi kanaty. Szereg otworów ciągnących się kilometrami. Gdy jednak przyjeżdżasz na miejsce, okazuje się, że nie miałeś racji. Dale Lightfoot, jeden z wiodących światowych ekspertów od spraw kanatów, uważa, że okręgi to na pewno nie kanaty. Nawet na zdjęciach satelitarnych widać różnicę. No nie, byliśmy tak blisko. Okazuje się, że kanaty czy foggary nie biegną w prostej linii, a po okręgu. Kolejna wskazówka była taka, że na końcu nie było miasta. Okręgi były oddalone od ludzi, a kanaty budowano przecież wyłącznie po to, aby doprowadzić wodę do ludzkich osad. Cóż, to była niezła próba. Niemal się poddajesz, gdy nagle postanawiasz udać się na jeszcze jedną wycieczkę. Przygotowania trwają kilka dni. Samochody, jedzenie, sprzęt. Wszystko po to, by w końcu rozwiązać zagadkę tajemniczych okręgów na Saharze. Pewnego dnia jedziesz 160 km w głąb pustyni. Zawsze chciałeś zobaczyć, jak wygląda ta część świata. Widzisz przed sobą tylko musztardowo-żółte wydmy, ale nocne niebo jest niesamowite. Przed twoimi oczami rozciąga się cała Droga Mleczna. Pod gwiezdnym sufitem rozkładasz obóz. Następnego dnia napięcie rośnie. Nie ma tu zasięgu komórkowego. O nie. Na całe szczęście dodałeś współrzędne okręgów do map Google. Niespodzianka, tryb offline działa również tutaj. Idziesz w kierunku współrzędnych, ale kierują cię w pole. Zaczynasz się denerwować, myśląc, że cały wysiłek był na marne, ale razem z zespołem wsiadacie do samochodu i jedziecie kilka kilometrów dalej poza współrzędne. Po bardzo wyboistej podróży nie możecie uwierzyć własnym oczom. Oto jest! Ogromny krater wykopany w piasku, otoczony 12 mniejszymi otworami. Z wysokości przypomina zegar bez wskazówek. Na ziemi dziury wydają się niewyraźne. Tak niewyraźne, że prawie je pomijasz. Przeszukując obszar, zauważasz, że otwory mają jedną wspólną cechę. Cienkie metalowe druty, które możesz wyciągnąć spod ziemi. Znajdują się bardzo głęboko, więc zaczynasz kopać. Nagle coś się wyłania spod ziemi. O nie, przypomina stary dynamit. To dopiero zaskoczenie. Lepiej przestań, żeby przypadkiem nie doszło do wypadku. Pod koniec wyprawy jesteś zadowolony, ale nadal nieusatysfakcjonowany. Co oznacza ten dynamit? I kto go tam umieścił? To, co dzieje się dalej, stanowi punkt zwrotny twojej podróży. Wracając do samochodu, widzisz coś błyszczącego na ziemi. Zaciekawiony podchodzisz do przedmiotu. Jest to okrągły i zardzewiały. Wygląda jak puszka po sardynkach. Co ona tutaj robi? Czy to kolejna wskazówka dotycząca tajemniczych okręgów? Na wszelki wypadek podnosisz puszkę i zabierasz ją do samochodu.
Gdy jesteś już w mieście, kawałki i opowieści na temat okręgów na Saharze zaczynają układać się w całość. Bierzesz zdjęcia, puszkę po sardynkach i pokazujesz je lokalnym ekspertom. Analizują twoje materiały i dają ci intrygującą odpowiedź. Okazuje się, że pierwsza sugestia była najbliższa prawdy. Co więc się wydarzyło? Czy trzeba było kopać głębiej? Cóż, to tylko połowa prawdy. Okręgi na Saharze nie są historycznym śladem po analizie sejsmicznej. Gdy powstały, technologia ta jeszcze nie istniała, ale rzeczywiście są one związane z poszukiwaniem ropy naftowej. Wypełnianie otworów dynamitem to stara metoda jej szukania. Okręgi to zaś ślady, które pozostawili po sobie poszukiwacze podziemnych zasobów. A puszki po sardynkach? Cóż, pozostały po pracownikach, którzy przecież musieli coś jeść, prawda? Według modelu tej puszki miało to miejsce między latami 50. a 60. XX wieku. Wychodzi na to, że te okręgi nie są wcale takie stare. W zasadzie pochodzą z czasów współczesnych. Cóż, mam nadzieję, że cieszysz się, że rozwiązywałeś tę zagadkę razem z nami i niedługo wyruszymy w kolejną tajemniczą wyprawę. Witamy na Rapa Nui, lepiej znanej jako Wyspa Wielkanocna. To maleńka plamka na rozległym oceanie spokojnym, oddalona o 3540 km od wybrzeży Chile. Wyspa ta jest najbardziej znana ze swoich niesamowitych posągów Moai. Stąd też pochodzą najbardziej tajemnicze systemy pisma na świecie, zwanego Raungau Raungau. Znaleźliśmy go na 27 małych drewnianych tabliczkach. Przez lata historycy spierali się o prawdziwą historię tych tabliczek, a teraz, być może, odkryliśmy prawdę. Człowiek po raz pierwszy postawił stopę na tej wyspie w XII wieku. Przez wiele lat mieszkał tam nad Rapa Nui. Byli oni dość odizolowani na Oceanie Spokojnym aż do przybycia Europejczyków w 1720. Europejczycy przywieźli ze sobą wiele kłopotów, pozostawiając przy życiu tylko niewielką część rdzennej ludności. Później, w XIX wieku, misjonarz Eugene Airo udał się na wyspę i odkrył drewniane tablice z wyrytymi na nich skomplikowanymi symbolami. Napisał, że są cudowne i że na wyspie są ich setki oraz że można je znaleźć w każdym domu. Ale niestety nie wszystkie z nich przetrwały do dziś. Mamy ich tylko 27. Niektóre były spalone lub w inny sposób uszkodzone, a teraz są rozproszone po całym świecie w muzeach i prywatnych kolekcjach. Część z artefaktów tego języka została przewieziona przez Europejczyków na Tahiti, a następnie do Europy, nie pozostawiając żadnego na samej Wyspie Wielkanocnej. Cztery święte tablice znalazły swój dom w zgromadzeniu w Rzymie. To właśnie one zostały wykorzystane przy okazji niedawnego odkrycia. Przez lata historycy spierali się, czy ten system pisma został wymyślony przez samych wyspiarzy, czy też zapożyczyli go od Europejczyków. Aby odkryć prawdę, postanowili użyć techniki zwanej datowaniem metodą węgla C14. Wszystkie materiały organiczne, takie jak drewno, węgiel drzewny i tym podobne, zawierają niewielką ilość radioaktywnej formy węgla, zwanej węglem 14. Kiedy życie dobiega końca, rzeczy przestają przyjmować węgiel 14, a ilość, którą miały, zaczyna z czasem się rozpadać. Mierząc, ile węgla pozostało w próbce, możemy założyć, ile lat ma sama próbka. W ten sposób poznaliśmy wiek wielu skamieniałości i artefaktów. Badacze przyjrzeli się więc wiekowi niektórych tablic Raungau Raungau. Trzy z nich zostały wykonane z drzew rosnących w XVIII lub XIX wieku, co pokrywa się z przybyciem Europejczyków. Jednak jedna z nich jest starsza niż pierwsza wizyta Europejczyków na wyspie. Istnieją dwa powody, by sądzić, że Rapa Nui sami stworzyli ten system pisma. Po pierwsze, Rongo Rongo działa inaczej niż języki europejskie. Odszyfrowanie go jest dość trudnym zadaniem. W przeciwieństwie do angielskiego, język ten posiada ponad 400 unikalnych glifów, czyli znaków, z których żaden nie przypomina znanego nam systemu pisma. Podjęto wiele prób rozszyfrowania tego języka i jak dotąd żadna z nich nie zakończyła się sukcesem. Po drugie, jedna z tablic pochodzi z około XV wieku, przed przybyciem Europejczyków.
Problem polega na tym, że datowanie metodą węgla C14 może nam powiedzieć tylko, kiedy drewno, z którego wykonano tabliczkę, zostało ścięte, a nie kiedy umieszczono na nim pismo. A ponieważ mamy tylko jedną tabliczkę, nie jest to wystarczające, aby zyskać całkowitą pewność. Z drugiej strony, po co i gdzie mieliby przechowywać ścięte drewno przez ponad 200 lat, aby pewnego dnia na nim napisać? Antropolodzy i historycy twierdzą jednak, że jest to możliwe. Ograniczone zasoby drewna mogły skłonić wyspiarzy do ponownego wykorzystania starego drewna wyrzuconego przez morze, które mogło być o wieki starsze niż samo pismo. W archeologii jest to temat znany jako problem starego drewna. Dodatkowo tablica wygląda na bardzo dobrze zachowaną. Była konserwowana w celu ochrony przed niszczącymi drewno owadami, wilgocią itd. Dlatego przetrwała przez wieki. Cokolwiek jest na niej napisane, prawdopodobnie było to ważne dla ludu Rapa Nui. Wszystko to są domysły i wskazówki. Naukowcy są jednak ostrożnymi optymistami. Wierzą, że Rongorongo może być jednym z rzadkich przypadków niezależnego wynalazku pisma, takiego jak to Sumerów czy Egipcjan. Potrzebujemy jednak więcej dowodów. W języku Rapa Nui rogo-rogo oznacza recytować lub deklamować. Nie wszyscy potrafili pisać, tylko nieliczni. Prawdopodobnie tylko elita Wyspy Wielkanocnej, głównie mężczyźni, znali i potrafili czytać ten język pisany. Po kolonizacji żaden z nich nie przeżył. Więc teraz musimy wysilić nasze mózgi, próbując dowiedzieć się, co tu jest napisane. Po pierwsze, naukowcy nie mogą zgodzić się co do rodzaju pisma. Nie jesteśmy nawet pewni, czy był to ich język, ale nawet jeśli tak, nie wiemy, czy jest to prymitywna forma pisma, czy w pełni rozwinięty system. W latach 90. lingwista Steven Roger Fisher wierzył, że udało mu się złamać kod struktury Rongorongo. Jego pomysł polegał na tym, że tabliczki te przekazywały kosmogonie. Kosmogonie to historie lub narracje, które wyjaśniają, w jaki sposób powstał wszechświat i zjawiska naturalne. Często pochodzą ze starożytnych tradycji i kultur, takich jak te znalezione we wschodniej Polinezji. Tabliczki mogły opowiadać o takich kwestiach jak początek świata, skąd wszystko się wzięło i jak powstały różne aspekty natury, np. gwiazdy czy góry. Wyjaśniałoby to również, dlaczego tylko elity potrafiły pisać. Fisher uważał, że Rongorongo jest mieszanką systemu logograficznego i semazjograficznego, co oznacza, że niektóre symbole reprezentują wypowiadane słowa, podczas gdy inne reprezentują idee lub koncepcje. Odszyfrowanie ich byłoby jednak bardzo trudne, ponieważ wymaga to rozległej pamięci i znajomości kontekstu. Symbole są bardziej jak wskazówki, a nie kompletne wyrażenia. Jednak inni eksperci językowi nie zgodzili się z jego pomysłami, twierdząc, że jego teoria ma pewne wady. Niestety Fisher nie był w stanie udowodnić swojej hipotezy. Być może są to tylko rysunki. Jeśli spojrzymy na tabliczki, niektóre kształty wyglądają znajomo. Ludzie, zwierzęta, rośliny i figury geometryczne. Jest kilka ptaków. Jeden z nich wygląda jak fregata, którą ludzie Rapa Nui kojarzą z bóstwem Makemake. Są też ryby, stonogi i tym podobne. Czy to może być tylko sztuka lub forma dekoracji? Być może, ale są pewne problemy. Glify wykazują wysoki stopień złożności i struktury. Zachowują również ten sam styl. Na przykład istnieje kilka symboli, które pokazują coś podobnego do człowieka z podniesioną ręką. Jedyną różnicą są inne głowy. Jakby to nie było wystarczająco skomplikowane, ten unikalny styl pisania wykorzystuje również system znany jako odwrócony boustrophedon. Chodzi o sposób pisania stosowany przez jakiś czas w starożytnej Grecji. Oznacza to, że każda naprzemienna linia jest odwrócona do góry nogami. Nie wiemy, dlaczego mieliby odwracać tablicę do góry nogami po każdej linii. Wszystko to pokazuje jednak, że za tymi symbolami krył się jakiś system i struktura. Ponadto wygląda na to, że używali tych tablic każdego dnia w jakimś praktycznym celu. Jest jednak nadzieja na przyszłość. Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i inne programy komputerowe, mogą pomóc nam zrozumieć zaginione języki. Zaczęliśmy już tworzyć algorytmy, które mogą pomóc nam rozwiązać inne tajemnice, takie jak na przykład manuskrypt Wojnicza.
Naukowcy zorganizowali nawet Vesuvius Challenge, konkurs uczenia maszynowego, który w XXIII wieku rozwiązał zagadkę starożytnych zwojów z Herculanum. Zwoje zostały pogrzebane pod błotem wulkanicznym po katastrofalnej erupcji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Zwoje są bardzo delikatne, więc ich odszyfrowanie byłoby bardzo trudnym wyzwaniem. Ale dzięki skanowaniu i uczeniu maszynowemu jest to znacznie łatwiejsze. Mają one bogatą historię. Najprawdopodobniej należały do osobistej biblioteki epikurejskiego filozofa o imieniu Philodemos. Zwoje te zawierają bardzo ważne informacje na temat filozofii greckiej i literatury łacińskiej. Jeśli rozszyfrujemy więcej z nich, poznamy nowe fakty na temat funkcjonowania Imperium Rzymskiego. Wyobraź sobie, że masz 15 lat i znudziło ci się granie w grę. Zamiast tego, aby zabić czas, postanawiasz poświęcić trochę uwagi swojemu staremu hobby – tropieniu zaginionych miast Majów. Słyszałeś, że niektóre starożytne cywilizacje podobno budowały całe miasta w oparciu o konstelacje, więc postanawiasz sprawdzić, czy było to też prawdą w przypadku Majów. Znajdujesz książkę zawierającą wszystkie konstelacje, w których istnienie wierzyła ta cywilizacja. Otwierasz stare, dobre Google Maps i zaznaczasz każde starożytne miasto Majów odkryte do tej pory. Zauważasz, że te informacje faktycznie się zgadzają. I rzeczywiście, starożytne miasta Majów odpowiadają najjaśniejszym i największym gwiazdom konstelacji Majów. Okej, robi się interesująco. Udaje ci się nanieść na mapę ponad 100 starożytnych miast, gdy nagle zauważasz coś dziwnego. Na półwyspie Yucatan w Meksyku znajduje się obszar, na którym archeolodzy odkryli dwa miasta Majów, ale na mapie konstelacji znajdują się trzy gwiazdy. Czy jest szansa, że w pobliżu znajduje się dawno zaginione miasto czekające na odkrycie? Uwaga, ta historia jest prawdziwa. Przydarzyła się kanadyjskiemu nastolatkowi Williamowi Gadowry. Chłopiec słynie jako geniusz naukowy i zdobył nawet nagrodę za teorię konstelacji, którą właśnie przedstawiliśmy. Kiedy zauważył, że w 23. konstelacji, którą badał, brakuje trzeciego miasta, zaczął przeszukiwać internet w poszukiwaniu zdjęć satelitarnych, które mogłyby pomóc mu rozwiązać tę zagadkę. Przyjrzał się zdjęciom z NASA, JAXA, japońskiej firmy satelitarnej, i Google Earth. Obrazy te były wciąż niewystarczające, aby odpowiedzieć na jego pytania, więc skontaktował się ze znajomym z kanadyjskiej agencji kosmicznej. Ten dostarczył mu najnowocześniejsze zdjęcia satelitarne, które dały mu odpowiedź. Zgodnie ze zdjęciami na granicy Meksyku i Belize znajduje się duży kwadratowy obszar, który wygląda jak pozostałości miasta. William zabrał zdjęcia do eksperta w dziedzinie teledetekcji, doktora Armanda LaRocque z Uniwersytetu w Nowym Brunszwiku. Dokładnie je przestudiowali i doszli do wniosku, że obszar ten może zawierać do 30 budynków, a nawet dużą piramidę. Społeczność naukowa i archeologiczna była zdumiona odkryciem 15-latka. Czy to może być prawda? Zarysujmy trochę kontekst. Zaginione miasta Majów zaczęto odkrywać w połowie XX wieku. Od tego czasu ruiny takich miast jak Tikal, Palenque i Uxmal zostały ponownie odkryte. Majowie byli jedną z największych cywilizacji prekolumbijskich żyjących w obu Amerykach. Zaczęli osiedlać się na tym obszarze już w 1500 roku przed naszą erą. Eksperci uważają, że w szczytowym okresie cywilizacja Majów składała się z ponad 40 miast zamieszkiwanych przez miliony ludzi. To dopiero tłum. Ich cywilizacja obejmowała półwysep Yucatan w Meksyku, Gwatemale i Belize. Przetrwali głównie dzięki rolnictwu, więc musieli opracować złożony system nawadniania w większości swoich miast. Zbudowali szereg budynków ceremonialnych, piramid, placów, a nawet boisk do gry w piłkę. Majowie byli zapalonymi budowniczymi piramid, ale opracowali również zaawansowany system astronomiczny. Dzięki starożytnej technologii, którą dysponowali, byli w stanie przewidzieć dokładną lokalizację planet takich jak Wenus i Mars, a także dokładne daty zaćmień. Dlatego też metodologia zastosowana przez Williama do odkrycia tego dawno zaginionego miasta Majów była niezwykła, ale nie całkowicie surrealistyczna. Majowie byli utalentowanymi astronomami, więc nie dziwiłoby, że budowali swoje główne osiągnięcia architektoniczne w oparciu o to, co widzą na niebie, prawda? I nie byliby pierwszymi, którzy to robili. Istnieje słynny odłam egiptologii zajmujący się badaniem, w jaki sposób piramidy w Gizie zostały zbudowane w idealnej zgodności z konstelacją Oriona.
Oznacza to, że każda piramida została celowo stworzona tak, aby zrównać się z jedną z głównych gwiazd pasa Oriona. Według Williama po raz pierwszy wpadł on na pomysł przyjrzenia się konstelacjom Majów, ponieważ nie mógł zrozumieć, dlaczego budowali swoje miasta w określonych miejscach. Większość dużych miast, takich jak Chichen Itza i Uxmal, nie znajduje się w pobliżu żadnych rzek ani znaczących zbiorników wodnych. Były budowane na słabych ziemiach i na szczytach gór, co zdezorientowało 15-latka. Jego następną myślą było to, że może to mieć coś wspólnego z astronomią. William nazwał odkryte przez siebie miasto Ustami Ognia, a za swoją ciężką pracę otrzymał nawet nagrodę. Jednak jego teoria była kwestionowana w społeczności archeologicznej, a wielu ekspertów Majów pracowało nad obaleniem odkryć Williama. Niektórzy archeolodzy twierdzą, że teorie konstelacji nie mają nic wspólnego z nauką. Anthony Yaveni, znany antropolog i astronom, określił metodologię Williama jako akt twórczej wyobraźni. Wyjaśnił, że nie ma sposobu, aby upewnić się, jakie naprawdę były konstelacje Majów. Wszystko jest hipotetyczne. Jako kolejny obalił ustalenia Williama majanista David Stewart, który powiedział, że obiekt zidentyfikowany na zdjęciach satelitarnych to nic innego jak stare pole kukurydzy. Jego twierdzenie poparła ekspedycja, która odbyła się w pobliżu tego obszaru w 2021 roku. Obecni tam archeolodzy poinformowali, że na tym obszarze nic nie istniało. Mimo to można powiedzieć, że 15-letni chłopiec prawie odnalazł dawno zaginione miasto Majów, co jest dość ekscytujące. Podobne techniki jak te stosowane przez Williama są wykorzystywane do odkrywania zaginionych cywilizacji na całym świecie. Według Sary Parkak, archeolożki kosmicznej, zdjęcia satelitarne odegrały kluczową rolę w odkrywaniu starożytnych miast w Egipcie i w wielu innych miejscach. Sama Sara spędza większość swoich dni na przeszukiwaniu zdjęć w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak miejsc, w których dawno temu mogły istnieć miasta. Jak mówi, chodzi o to, że za każdym razem, gdy coś jest zakopane, zostaje przykryte albo roślinnością, ziemią lub piaskiem, albo jakąś inną, nowoczesną konstrukcją na wierzchu. Aby ocenić, czy coś jest ukryte pod dużymi połaciami roślinności, wykorzystuje się na przykład technologię podczerwieni. W podobny sposób dokonano niedawno ważnego odkrycia w Brazylii. Zdjęcia satelitarne wykryły sieć rowów datowanych na lata 200-1200 naszej ery. Sugerują one istnienie osad, które mogły być zamieszkane przez około 60 tysięcy osób. Jednak w tym przypadku zdjęcia satelitarne rzeczywiście odpowiadały temu, co znajdowało się na Ziemi. Naukowcy z Uniwersytetu na Florydzie znaleźli kilka kopców, którym towarzyszyły rowy i geoglify. Znaleźli również pozostałości starannie zaprojektowanych murów skupionych wokół placów, podobnych do konstrukcji starożytnych Majów. Postępy w technologii satelitarnej rzuciły również nowe światło na dawno odkryte starożytne miasta Majów, takie jak na przykład Tikal. Położone w sercu gwatemalskiej dżungli, Tikal było prawdopodobnie stolicą starożytnego Imperium Majów. W czasach swojej świetności było porównywalne pod względem znaczenia do takich miast jak Londyn czy Nowy Jork w dzisiejszym świecie. Składa się z szeregu pomników, z których wiele uważanych jest za miejsca spoczynku królów i przywódców. Wiadomo już, że Tikal było duże, ale ostatnie odkrycia sugerują, że mogło być nawet 3 razy większe niż początkowo sądzono. Główne odkrycie dotyczy fortyfikacji na obrzeżach miasta, wskazując, jak daleko rozciągała się pierwotna osada. Ale nadal dochodzi do nowych odkryć. W 2017 roku naukowcy odnaleźli również nowe wskazówki dotyczące potencjalnych przyczyn upadku cywilizacji Majów. Korzystając z danych z miejsca w Ceibal, położonego około 100 km na południowy zachód od Tikal, naukowcy przeanalizowali dane radiowęglowe z ceramiki i wykopalisk archeologicznych, aby uzyskać nowe informacje na temat nagłego upadku tej wielkiej cywilizacji. Informacje te jednak pokazują, że mogło do tego dojść w wyniku niestabilności społecznej i kryzysów politycznych. Uważa się, że wydarzenia te pogorszyły centra miast Majów i zaczęły powodować rozproszenie ich populacji. Wygląda na to, że to najlepszy czas na odkrywanie starożytnych ruin. Może też spróbujesz? Na początku lat 2000 student geologii udał się na wycieczkę do największej odkrywkowej kopalni węgla w Kolumbii. Wziął do rąk skałę i zauważył na niej odbicie prehistorycznych liści. Potem znalazł ich znacznie więcej, a na każdej widniał podobny wzór. W tamtym czasie student nie wiedział, że jego odkrycie pomoże opisać największego węża, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi.
Zabrał swoje znaleziska do lokalnego naukowca, który z kolei skontaktował się ze Smithsonian Institute i zaprosił badaczy na poszukiwania skamielin. Naukowiec nie był zbyt zaskoczony, wiedział bowiem, że w odkrywkach Cerrejon znajdowały się skamieliny. W latach 90. inny uczony natknął się tam na podobne znaleziska i przyniósł je do swojego biura. Nie miał pewności, czym były, więc nazwał je spetryfikowaną gałęzią. Lata później pewien paleontolog zobaczył zdjęcie wspomnianej gałęzi. Wiedział, że w rzeczywistości była to skamieniała kość szczękowa zwierzęcia. Naukowiec był tak bardzo podekscytowany znaleziskiem, że przyleciał do Kolumbii. Chciał zbadać skamielinę, ale nikt nie miał klucza do gabloty, w której się znajdowała. Naukowcy nie mogli czekać, więc zbili szybę i potwierdzili, że była to część zwierzęcia żyjącego na Ziemi miliony lat temu. Po odkryciu Herrery wiedzieli dokładnie, że w tym obszarze musiały znajdować się inne skamieliny. Zespół naukowców potrzebował około 2 lat, aby dojść do tego, że należały one do gigantycznego węża, a nie krokodyla, jak początkowo uważali. Ustalili to, przyglądając się kręgosłupowi i żebrom około 30 gigantycznych węży. Mogłoby się wydawać, że skamieliny łatwo ulegną zniszczeniu w kopalni odkrywkowej, ale w rzeczywistości znaleziono je pod węglem, który służył niczym warstwa ochronna. Niestety, naukowcom nie udało się znaleźć czaszki Titanoboa. W przeciwieństwie do szczęk, które są niezwykle potężne dzięki mięśniom, kości węży są dość delikatne. Dlatego zazwyczaj kruszę ją na długo, zanim pojawi się na nich osad. Mimo to badaczom udało się odnaleźć 3 fragmenty czaszki. Dzięki temu odkryciu wykonali pełnowymiarową replikę głowy węża, która wsparła ich teorię, że był to jeden z największych drapieżników żyjących w tamtych czasach. Jeśli zaczynasz świrować, nie martw się, ja też. Ustalili też, że wąż był spokrewniony ze współczesnymi boa i anakondami. Stąd wzięła się jego nazwa, Titanoboa, która oznacza tytanicznego boa. Ten ogromny wąż został oficjalnie opisany w 2009 roku. Titanoboa żył około 60 milionów lat temu, 6 milionów po tym, jak planetą rządził tyranozaur. W tamtych czasach korzystał z klimatu Ameryki Południowej, grasując na terenie obecnej Kolumbii i Peru. Miał 15 metrów długości, czyli tyle co tor do kręgli lub 2 razy więcej niż najdłuższy wąż żyjący współcześnie. Ważył tyle co 4 gigantyczne anakondy. Stał się tak ogromny dzięki szczęśliwemu przypadkowi. Węże to zwierzęta zimnokrwiste, więc potrzebują ciepłego klimatu, aby się rozwijać. Południowo-wschodnia Kolumbia była do tego idealna. Gdy Titanoboa żył, tamtejsza temperatura wynosiła około 32 stopni Celsjusza. Titanoboa nie był zbyt szybki, zwłaszcza na lądzie, jednak większość czasu spędzał w wodzie lub nieopodal niej. Nasz bohater potrafił pływać z prędkością do 19 km na godzinę. Podobnie jak współczesne węże, potrafił się wić i szybko zmieniać kierunek. Naukowcy nadal nie wiedzą, czy umiał wspinać się na drzewa. Paleontolodzy uważają, że Titanoboa miał brązowawą lub szarawą skórę. Dzięki niej mógł ukryć się w błotnistych rzekach tropikalnych lasów deszczowych. Nie rozumiem jednak, po co musiał się przed kimś kryć, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego rozmiar. Największy wąż w historii nie był jadowity, ale nie przeszkadzało mu to w polowaniu na dowolną zwierzynę. Mógł wybrać każdą ofiarę, ale preferował ryby. Co za ulga. Naukowcy doszli do tego wniosku na podstawie jego podniebienia oraz liczby i rodzaju zębów. Dziś nie da się odtworzyć diety tego giganta, ponieważ wszystkie gatunki ówczesnych ryb wyginęły. Gdy Titanoboa chciał urozmaicić swoje menu, pożerał inne gady. Zakradał się, po czym jednym szybkim ciosem uśmiercał swoje ofiary. Jego ugryzienie miało charakterystyczną cechę. Budowa jego szczęk umożliwiała ściśnięcie ofiary w taki sposób, że nijak nie mogła uciec. Titanoboa posiadał również zestaw cienkich i ostrych zębów zagiętych do środka niczym haczyki na ryby. Dzięki nim mocno łapał ofiarę, która nie miała najmniejszych szans na ucieczkę czy odpłynięcie. Gigantyczny wąż z łatwością połykał nawet duże żółwie czy krokodyle. Wszystko to brzmi przerażająco, ale nie mamy się czym martwić, bo Titanoboa wyginęły, prawda? Cóż, technicznie rzecz biorąc, temperatura na Ziemi rośnie, więc całkiem możliwe, że węże również urosną. W końcu uwielbiają ciepło i powinny czuć się coraz bardziej komfortowo. Oczywiście, taki nowy gigant wyglądałby zupełnie inaczej, ale niewykluczone, że pewnego dnia zobaczymy węża przypominającego Titanoboa.
Jednak zanim zaczniesz marzyć o ucieczce na inną planetę, pamiętaj, że ogromne węże będą potrzebować ogromnych ofiar. Giganty wolą owijać się wokół swoich posiłków przed ich połknięciem. Większość z nas byłaby dla nich zbyt mała. O ile taki wąż by nie głodował, nie marnowałby energii na atakowanie takiego malucha jak człowiek. Poza tym, podobnie jak inne węże, Titanoboa miał wyostrzony i delikatny zmysł węchu, wymagał odpowiednich warunków i był wrażliwy na drgania. Zbyt ostry zapach, zbyt duży hałas, zbyt niska temperatura, zbyt suche lub wilgotne powietrze, a wąż nie udałby się w to miejsce, chyba że byłby absolutnie zdesperowany. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, szanse na spotkanie wielkiego węża typu Titanoboa wynoszą jakieś 0%. Obszary wiejskie to nieco inna bajka, ale jedyne miejsca, które wielki wąż brałby pod uwagę, znajdują się nieopodal równika. Poza tym w najcieplejszych obszarach świata już mamy ogromne węże. Pyton ametystowy, mniej poetycko zwany pytonem zaroślowym, to delikatny gigant. Jest to największy wąż Papui Nowej Gwinei i Australii. Może osiągać nawet 8,5 metra długości i wagę 35 kg. To niemal tyle co dalmatyńczyk. Pytony zaroślowe są dość ciekawskie. Czasem wślizgują się do ludzkich domostw w Australii, ale są niemal nieszkodliwe. Żywią się gryzoniami, nietoperzami i ptakami, które zbliżają się do źródeł wody. Gdy nie polują, cierpliwie sobie leżą i czekają. W zagłębieniach pyska posiadają termoreceptory, dzięki którym lepiej dostrzegają ciepłokrwiste zwierzęta nadające się do zjedzenia na obiad. Pyton skalny to jeden z 11 żyjących gatunków tego rodzaju. Obecnie to drugi największy wąż na naszej planecie. Ten ogromny brązowy gad osiąga 6 metrów długości i waży połowę tego, co panda wielka. Poważnie podchodzi do posiłków, potrafi zjeść w całości antylopę. Nawet zimnokrwiste krokodyle się go boją, ponieważ je również potrafi pożreć. W 1958 roku zoolog znalazł młodego krokodyla nilowego o długości 1 metra wewnątrz żołądka pytona skalnego. Według naukowca pyton powiedział: "Nie wiem jak ty, ale muszę to najpierw przetrawić." Taki żarcik. Z tego co wiemy, pytony nie potrafią mówić. Pyton siatkowy to prawdziwy rekordzista świata. Najdłuższy osobnik trafił do Księgi Rekordów Guinnessa w 2011 roku, osiągając 8 metrów długości. Wspomniany pyton nazywa się Meduza i żyje w zoo w Kansas City w stanie Missouri. Dorosły pyton siatkowy jest na tyle duży, aby w całości połknąć człowieka. Węże te są jednak pokojowo nastawione i zazwyczaj leżą sobie bez ruchu. Wiele pytonów to głównie karłowate osobniki, które są dużo mniejsze od swoich wyrośniętych kuzynów, a pytony siatkowe mają nawet osobniki super karłowate. Możesz trzymać je w domu jako dwumetrowe zwierzątka. Tak, są uznawane za karłowate, mimo tego, że są dłuższe niż przeciętny człowiek. Wiesz, jakoś mnie to nie uspokaja. Egipscy archeolodzy dokonali niedawno niezwykłego odkrycia w pobliżu Kairu. To najstarsza i najbardziej kompletna mumia odkryta do tej pory w tym kraju. Liczy sobie 4300 lat i została znaleziona w grupie grobowców w pobliżu piramidy schodkowej Djesera, pochodzącej z okresu Starego Państwa. Mumia była pokryta warstwami złota. Zespół znalazł również kilka innych grobowców, w tym jeden ważnego urzędnika i inny należący do tajnego strażnika, który prowadził różne ceremonie. Innym interesującym grobowcem był grób pisarza, w którym znajdowały się największe posągi, jakie kiedykolwiek znaleziono w tej okolicy. Na rozległym cmentarzysku znajduje się też kilkanaście piramid i innych grobowców. Prawdopodobnie jedną z najbardziej znanych mumii na świecie jest mumia Hatshepsut. Rządziła Egiptem przez ponad 20 lat, a za jej panowania powstało wiele imponujących budowli i nowych szlaków handlowych. Ale kiedy archeolog Howard Carter znalazł jej grobowiec w Dolinie Królów, sarkofag królowej był pusty. Carter znalazł jednak dwie trumny w innym grobowcu, z których jedna należała do piastunki Hatshepsut, a druga do nieznanej kobiety. W 2006 roku zespół specjalistów postanowił zbadać, czy tajemnicza kobieta nie była przypadkiem królową. Znaleźli ząb trzonowy w drewnianym pudełku z imieniem Hatshepsut, a kiedy porównali go z luką w ustach mumii, okazało się, że pasuje idealnie.
Ramzes II był słynnym władcą, ale to jego mumia ostatecznie przeszła do historii. Ramzes jest uważany za najpotężniejszego faraona w całym Egipcie, ponieważ panował przez aż 6 dekad. Dożył również ponad 90 lat. To dość niesamowite, a biorąc pod uwagę czasy, w których żył. Ramzes II miał też podobno ponad 100 potomków. To dopiero duża rodzina. Kiedy zmarł, jego ciało zostało pierwotnie pochowane w Dolinie Królów, ale okazało się, że złodzieje próbowali obrabować grobowiec. Ówcześni urzędnicy uznali, że zbyt wiele osób zna tę lokalizację, więc przenieśli mumię faraona do sekretnego miejsca, aby zapewnić jej bezpieczeństwo. W XIX wieku odkryto mumię kilku ważnych urzędników i władców, w tym Ramzesa II, ale mumia króla nie była w najlepszym stanie, więc archeolodzy polecieli do Paryża, aby ją, no cóż, nieco podrasować. Problem polegał na tym, że nie można było po prostu przetransportować jej do innego kraju. Jedynym dostępnym rozwiązaniem okazało się przyznanie Ramzesowi II paszportu. W rubryce zawód napisano król, a dokument zawierał nawet jego zdjęcie. Mumie raczej nie są kojarzone z dobrze nawilżoną skórą, ale skóra pewnej Azjatki znanej jako Lady Di dowodzi, że może być inaczej. Ta bogata dama z czasów starożytnych została odkryta w ozdobnym grobowcu w 1971 roku i wyglądała bajecznie, jeśli można tak powiedzieć o mumii. Dzięki szczególnym warunkom panującym w grobowcu, takim jak wilgoć w otoczeniu i brak tlenu, jej ciało było niemal idealnie zachowane. Jej skóra była miękka, włosy świetnie zachowane, a stawy elastyczne. Muzeum, które teraz dumnie prezentuje mumię Lady Di, wystawia również mnóstwo wspaniałych przedmiotów, które zostały z nią pochowane, takich jak zastawa stołowa i instrumenty muzyczne. Archeolodzy dokładniej zbadali mumię i odkryli, że zmarła na atak serca w wieku około 50 lat. Choć Lady Di zmarła ponad 2000 lat temu, wciąż tworzy historię. Mumia człowieka z lodowca, czyli Uzziego, została odkryta w Alpach w 1991 roku. Austriackie władze początkowo myślały, że to współcześnie zmarły alpinista, ponieważ był tak dobrze zachowany. Okazało się, że w rzeczywistości pochodził z epoki miedzi. Znaleziono go na przełęczy górskiej, na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Badając jego mumię, dowiedzieliśmy się wiele o życiu w Europie epoki miedzi. Wiemy na przykład, że Uzzi pochodził z Europy Środkowej i lubił jeść mięso. Cierpiał również na artretyzm, zwężenie tętnic i problemy jelitowe, ale prawdopodobnie używał akupunktury i ziół leczniczych do łagodzenia tych dolegliwości i najwyraźniej był całkiem zręczny w posługiwaniu się narzędziami. Naostrzył je zaledwie kilka dni przed swoją przedwczesną śmiercią. Kto wie, czy spodziewał się kłopotów, czy po prostu przygotowywał się do rutynowych zajęć. Tutanchamon jest prawdopodobnie najsłynniejszą mumią na świecie. Ten faraon zmarł w wieku zaledwie 19 lat, ponad 30 wieków temu, ale jego mumia jest nadal jedną z najbardziej znanych. Kiedy w 1922 roku otworzono jego grobowiec, archeolodzy oszaleli z zachwytu, ponieważ był on całkowicie nienaruszony, w przeciwieństwie do wielu innych królewskich grobowców. Mumia była włożona do kilku bardzo ozdobnych trumien, w tym jednej wykonanej z litego złota. Grobowiec Tutanchamona nie tylko dał nam wgląd w historię starożytnego Egiptu, ale też jego mumia pozwoliła nam dowiedzieć się wiele o czasach, w których żył. Analiza DNA pomogła zidentyfikować jego rodziców i ujawniła, że faraon miał rzadką chorobę kości, która mogła utrudniać mu chodzenie. Człowiek z Gebel Ein jest prawdopodobnie jedną z najciekawszych mumii, o jakich kiedykolwiek słyszałeś. Jest jak podróżnik w czasie sprzed 5000 lat, bo wciąż wygląda doskonale. Zachowały się nawet jego paznokcie i blond włosy. Został odkryty w Egipcie i uważa się, że jest to najwcześniejsza znana nauce naturalna mumia. Zanim ludzie w ogóle wiedzieli o mumifikacji, umieszczali ciała w płytkich grobach w gorącym, suchym piasku. Ponieważ piasek chłonął całą wodę, bakterie nie mogły się rozmnażać, a ciało zakonserwowało się w naturalny sposób. Naukowcy nie są pewni, czy mumifikacja człowieka z Gebel Ein była celowa czy nie, ale ponieważ został on pochowany wraz z kilkoma naczyniami ceramicznymi, jest prawdopodobne, że ktokolwiek go pogrzebał, znał jakieś techniki konserwacji. Jeśli chcesz zobaczyć tę mumię na własne oczy, obecnie znajduje się ona w Muzeum Brytyjskim.
pewien holenderski kolekcjoner sztuki kupił posąg z Azji i trafił na coś niesamowitego. Okazało się, że posąg zawierał w środku mumię. Niestety była zbyt delikatna, aby je przenieść, więc musieli je tam zostawić. Najfajniejsze jest to, że ta mumia ma ponad 1000 lat i była wystawiona przez 200 lat, zanim została zamknięta w posągu. Kiedy naukowcy wykonali tomografię komputerową, odkryli, że mumia była wypełniona skrawkami papieru pokrytymi pismem. Eksperci uważają, że ten człowiek mógł przejść proces tak zwanej samomumifikacji. Polegała ona m.in. na spożywaniu przed śmiercią specjalnych produktów i herbaty, która sprawia, że ciało jest mniej podatne na rozkład. Tylko niewiele osób było w stanie przejść ten rytuał, a ci, którym się to udało, byli bardzo podziwiani. Żadna inna egipska królowa nie zaskoczyła naukowców i historyków tak jak oszałamiająca Nefretete. Bazując na jej podobiznach, miała ona smukłą, długą szyję, szeroko rozstawione oczy i wysokie kości policzkowe. Jej imię tłumaczy się jako nadeszła piękna kobieta. Wygląda na to, że królowa dorosła do swojego imienia. Choć sama nie była faraonem, Nefretete i tak zdołała pozostawić po sobie trwały ślad. Pisma sugerują, że jako żona i królowa odgrywała niezwykle wpływową rolę. Ze względu na swoją władzę była podziwiana, ale zdołała też narobić sobie wielu wrogów. Do jej rodziny należał m.in. faraon Tutanchamon, ale nie biologicznie. Była mianowicie jego macochą. Jak dotąd nie zidentyfikowano jeszcze mumii królowej, ale wkrótce może się to zmienić. Lokalny egiptolog, który pracował przy wykopaliskach w Dolinie Królów, znalazł dwie mumie, które jego zdaniem mogą należeć do Nefretete i jej córki. Według specjalistów wkrótce możemy uzyskać ostateczną odpowiedź na temat tożsamości tych dwóch mumii. A jeśli jedna z nich okaże się być Nefretete, to analiza DNA i tomografia komputerowa mumii mogą dać nam najbardziej kompletny i dokładny wizerunek królowej, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. To szaleństwo myśleć, że dopiero zarysowaliśmy powierzchnię tego, co kryje się pod współczesnym Egiptem. Nefretete rządziła w czasach wielkiej potęgi i dobrobytu w Egipcie, ale niestety zmarła w okresie zawirowań społecznych, co doprowadziło do tego, że jej miejsce pochówku na długo zostało zapomniane. 10 stycznia 1992 roku statek towarowy na Oceanie Spokojnym dostał się w sam środek silnego sztormu. Fale zalewały pokład, zmywając część kontenerów do wody. Jeden z nich otworzył się i do oceanu wysypało się 29 tysięcy zabawek. W ten sposób gumowe kaczuszki, żabki i żółwiki rozpoczęły swą pamiętną podróż dookoła świata. Zabawki przetrwały niezliczone sztormy, zetknięcia z rozmaitymi mieszkańcami mórz oraz nieustępliwe słońce. Następnie zapuściły się w lodowate wody Arktyki i przepłynęły ponad miejscem zatonięcia Titanica. Niektóre z zabawek zatrzymały się na Hawajach, a inne trafiły na wybrzeża Wielkiej Brytanii. Przez cały ten czas były monitorowane. Dla oceanologów ta okoliczność stanowiła nie lada okazję do obserwacji prądów morskich. O migrujących kaczuszkach powstało nawet kilka książek. Obecnie każda z zabawek to niemal artefakt na wagę złota. Niektóre znajdowano na plażach, a inne w samym oceanie. Istniała nawet grupa poszukiwaczy gumowych zabawek, którzy następnie sprzedawali te skarby za tysiące dolarów. Część wciąż kontynuuje wiekopomną podróż na prądach morskich, czekając, aż ktoś je wyłowi. Ja swoją mam zawsze przy sobie, bo przynosi mi szczęście. Amonit wygląda jak muszla zawinięta w płaską spiralę. Muszle te należały do głowonogów z czasów prehistorycznych. Wiele tego typu skabielin występuje na wybrzeżach północno-zachodniego stanu Waszyngton. Kiedyś jednak ekipa naukowców poszukująca amonitów dokonała zgoła innego odkrycia. Znaleźli olbrzymią kość nieznanego wcześniej dinozaura. Skamieniałość była uwięziona w nadmorskiej skale, ale po delikatnej operacji udało się ją wydobyć. Badania wykazały, że kość należała do żyjącego około 80 milionów lat temu teropoda, czyli dużego drapieżnego dinozaura poruszającego się na dwóch nogach. Do tej samej rodziny należał m.in. dobrze znany tyranozaur oraz velociraptor. Według ekspertów to właśnie od tych prehistorycznych jaszczurów wywodzą się współczesne ptaki. W 2008 roku na plaży w Brighton natknięto się na najdziwniejszy chyba przedmiot, jaki kiedykolwiek fale wyrzuciły na brzeg. Była to wysoka na 2,5 metra figurka z klocków Lego. Nie wiadomo, do kogo należała i jak trafiła do morza. Znalezisko przyciągnęło uwagę nie tylko okolicznych mieszkańców, ale nawet lokalnych władz.
Figurka tak dobrze sprawdziła się jako reklama Brighton, że władze zdecydowały się pozostawić ją na plaży. Wokół Legomena narosło wiele historii. Według jednej pogłoski figurka pochodziła z Danii, a konkretnie z tamtejszego parku rozrywki Legoland. Inni natomiast twierdzą, że jest to historia podobna do tej z gumowymi kaczuszkami. To nawet pasuje. W latach 90. u wybrzeży Cornwalli statek towarowy przewożący m.in. klocki Lego zgubił większość kontenerów. Oczywiście istnieje również możliwość, że całe wydarzenie to nic innego jak starannie zaaranżowana kampania reklamowa. W 2010 roku na brzegu morza w okolicy miejscowości LaPouche w stanie Waszyngton znaleziono masywne drzewo o pniu tak grubym, że zmieściłoby się w nim kilka osób, albo wręcz cały pokój, i długim na ponad 60 metrów. Nie było to jedyne drzewo wyrzucone tego dnia na tamtejszą plażę, ale z pewnością miało największe rozmiary. Jakaż musiała być siła fali wiatru, aby unieść takiego giganta? W tym rejonie dość często mamy do czynienia z burzami, podczas których rzeki występują z brzegów, przelewają się do pobliskich lasów, czasem zabierając ze sobą powalone wcześniej drzewa. Dodatkowo w trakcie przypływu fala podchodzi czasem na tyle wysoko, że zmywa z gęsto porośniętych zboczy drzewa, w tym świerki sitkańskie, cedry czerwone oraz jedlice zielone. W 2020 roku na południowoafrykańskiej plaży odkryto szczątki kałamarnicy olbrzymiej. Znalezisko było doprawdy wyjątkowe, ponieważ głowonogi te żyją w mrocznych głębinach i niezwykle rzadko dają o sobie znać. Wyrzucony na plażę mięczak miał ponad 4 metry długości, a zatem był stosunkowo mały. Niektóre okazy osiągają nawet 18 metrów. Ze względu na rozmiary i potworny wygląd były niegdyś źródłem legend o krakenie. Mają długie macki, chitynowe dzioby i największe oczy w królestwie zwierząt. W 2021 pewna rodzina znalazła na hawajskiej plaży zapieczętowaną butelkę, a wewnątrz wiadomość sprzed 37 lat. List pochodził z Japonii, choć napisany został po angielsku. W 1984 roku uczniowie jednej z japońskich szkół wypuścili do morza 450 takich butelek w ramach badania prądów morskich. Wiadomość była krótka, ale treściwa. Prośba o przesłanie butelki na podany adres. Do tej pory do japońskiej szkoły powróciło zaledwie 50 butelek, a ta znaleziona na Hawajach była pierwszą od 2002 roku. Spacerujesz sobie po plaży i nagle widzisz w oddali jakiś dziwny kształt. Coś jakby wielka rozgwiazda o ciemnozielonych mackach, a w samym środku coś jarzy się na czerwono. Podchodzisz bliżej i widzisz taśmę zabraniającą wstępu osobom postronnym, a wokół kręcą się ludzie w ochronnych kombinezonach. Zdarzyło się to dość niedawno, bo w maju 2022 na australijskiej plaży w Bondi. Przyciągnięci zdumiewającą pogłoską turyści oraz reporterzy z rozczarowaniem dowiadywali się, że tajemniczy obiekt był rzeźbą mającą reklamować pewien amerykański serial. W nadmorskim klifie w południowej Anglii odkryto z kolei skamieniałość jeszcze starszą, bo szacowano aż na 180 milionów lat. Co więcej, nie była to pojedyncza kość, a prawie kompletny szkielet ogromnego gada morskiego, ichtiozaura. Na podstawie jego wyglądu przypuszcza się, że przedstawiciele tego gatunku mogli osiągać 23 metry długości. Sama czaszka miała długość ponad 2 metrów. Jest to jeden z najstarszych, a jednocześnie największych kompletnych szkieletów prehistorycznego stworzenia odnalezionych przez człowieka. Ichtiozaur musiał być w swoim czasie niekwestionowanym władcą mórz. Nawet megalodon by mu nie podskoczył. W 2020 roku u wybrzeży w okolicach irlandzkiej wsi miejscowi natrafili na wrak statku towarowego. Przerdzewiały kadłub był pełen dziur. Jeszcze dzień wcześniej go tam nie było. Na pokładzie znaleziono tylko kilka starych baryłek z paliwem. Nie było natomiast ani śladu dziennika pokładowego lub innych dokumentów. Do kogo należała jednostka? I co się stało z kapitanem i całą załogą? Wkrótce po tym, jak historia trafiła do gazet, do lokalnych władz zadzwonił ktoś podający się za właściciela na statku, jednak nie podał żadnych dowodów i szybko się rozłączył, ale po jakimś czasie udało się ujawnić pochodzenie statku i resztę szczegółów. Nosił nazwę Alta i 5 miesięcy wcześniej dryfował sobie swobodnie na środku Atlantyku. To właśnie tam został znaleziony przez jednostkę brytyjskiej królewskiej marynarki wojennej HMS Protector.
Nikt nie odpowiedział na próbę kontaktu, statek był pusty. Trudno sobie wyobrazić, jakim cudem zdołał przebyć tysiące kilometrów przez Ocean Atlantycki na wybrzeże Irlandii, przebijając się przez sztormy bez żadnego napędu i sterowania. To prawdziwy statek widmo. Jeszcze później wyszły na jaw dodatkowe informacje. Alta kilkukrotnie zmieniała banderę oraz kapitana. Towarowca używali m.in. przemytnicy pływający w okolicach Afryki i Grecji. Niedaleko Bermudów Alta uległa poważnej awarii silnika, która okazała się niemożliwa do usunięcia na morzu. Załogę w końcu uratowała amerykańska straż przybrzeżna. Skontaktowano się także z rzekomym właścicielem w kwestii odholowania uszkodzonej jednostki, jednak Alta nigdy nie trafiła do amerykańskiego portu. Wyobraź sobie, że odkrywasz starożytne miasto, nie wychodząc nawet z domu. W 1963 roku pewien mężczyzna w prowincji Nevşehir w Turcji zrobił dokładnie coś takiego. Podczas remontu domu wyburzył ścianę w piwnicy i znalazł tajemnicze pomieszczenie. Kopał dalej i zobaczył tunel. W ten sposób zostało odkryte podziemne miasto Derin Kuyu. Derin Kuyu to jedno z najgłębszych wielopoziomowych podziemnych osiedli w całej Turcji. To inżynierskie arcydzieło ma 8 poziomów. Mieszkańcy żyjący na tych piętrach mieli dostęp m.in. do piwnic, magazynów, kaplic, szkoły i sali do nauki. Wszystkie piętra połączone są rozbudowaną siecią tuneli. Uważa się, że podziemne miasto zostało wybudowane jako schron. Konstrukcja nie jest widoczna z zewnątrz, jej głębokość wynosi około 80 metrów. Kompleks był wystarczająco duży, aby zapewnić schronienie dla około 20 tysięcy ludzi i ich zwierząt oraz zapasów. Jest tam również 50-metrowy szyb wentylacyjny. Ludzie używali go do wentylacji, a także wykorzystywali jako studnię, która dostarczała wodę mieszkańcom żyjącym na powierzchni i tym ukrywającym się w podziemnym mieście. Co ciekawe, osoby mieszkające na dolnych poziomach mogły odciąć dopływ wody dla górnych i naziemnych poziomów. Dzięki temu woda była zabezpieczona przed zanieczyszczeniem lub zatruciem. Miejsce to było zaprojektowane z myślą o ochronie. Tunele można było zablokować od wewnątrz za pomocą ogromnych, okrągłych kamiennych drzwi. Przejścia były niezwykle wąskie. Potencjalni najeźdźcy musieliby wchodzić do tuneli pojedynczo. Wygląda na to, że w VII wieku przed naszą erą pomyślano o wszystkim. Archeolodzy uważali, że to właśnie Frygowie jako pierwsi zbudowali poziomy. Po nich konstrukcja była wykorzystywana i ubogacana w czasach rzymskich. Właśnie wtedy dodano kaplice. Złote lata Derin Kuyu przypadły jednak na czasy bizantyjskie. W jaki sposób ludziom udało się stworzyć takie tunele? Otóż skała, w której je wyryli, nie była zwyczajną skałą, a miękkim kamieniem wulkanicznym. Pojawił się on dzięki procesowi geologicznemu, który rozpoczął się miliony lat temu. Erupcje wulkaniczne pokryły ten obszar grubym popiołem, a następnie zestalił się on w tę miękką skałę. Naturalne siły wiatru i wody powodowały erozję miękkich części, więc pozostały tylko twarde elementy. Ciekawy fakt, tak zwane bajeczne kominy są również wykonane z misternie ukształtowanej miękkiej skały wulkanicznej. Powstały one jednak naturalnie, bez żadnej ingerencji człowieka. Nadal jestem w Turcji. Tym razem jednak moim celem jest Çanakkale, gdzie ożył pewien mit. Przez 3000 lat ludzie wierzyli, że Iliada Homera to fikcja, a Troja nigdy nie istniała. W 1863 roku wszystko się zmieniło. Uchodźca Frank Calvert odkrył w zachodniej Turcji starożytne ruiny. Był przekonany, że należą one do starożytnego miasta Troi. Heinrich Schliemann zbadał ten teren w 1868 roku. To wtedy Troja po tylu wiekach znów ujrzała światło słoneczne. Troja ma dość złożone warstwy. Przez lata 9 starożytnych miast zostało zbudowanych jedno na drugim. Historycy twierdzą, że obszar ten był strategicznie położony między Europą a Azją, więc stał się dobrze prosperującym centrum handlowym oraz kulturalnym. To strategiczne położenie sprawiło, że Troja od zawsze była atrakcyjna.
Po wojnie trojańskiej miasto opustoszało w latach 1100 do 1700 przed naszą erą. Następnie greccy osadnicy ponownie odkryli te tereny, a Aleksander Wielki sprawował nad nimi władzę. Następnie miasto najechali Rzymianie. A propos, pierwszą rzeczą, którą zobaczyłbyś odwiedzając to miejsce, byłaby replika drewnianego konia trojańskiego z filmu nakręconego w 2004 roku. Następnym przystankiem jest Lodhal. W latach 50. XX wieku odkryto w Indiach Lodhal i kilka innych osad Harappan. Te nowe prowincje rozszerzyły granice cywilizacji Doliny Indusu. Lodhal była ważną częścią cywilizacji Harappan, posiadała rozległe pola bawełny i ryżu, a także fabrykę koralików. Były one robione z kamieni półszlachetnych, jak na przykład agat. Wiele z nich zostało później znalezionych w Mezopotamii, co stanowi dowód, że Lodhal była dobrze prosperującym portem handlowym. Archeolodzy uważają, że miasto było częścią dużego, starożytnego szlaku handlowego. Obecnie są tu m.in. ślady rolnictwa i handlu. Co jeszcze? Pozostałości budynków mieszkalnych, ulic, chodników i kanalizacji. Wszystko to stanowi imponujący przykład wczesnej urbanizacji. Miasto było bardzo dobrze zaplanowane i znajdowało się tu wiele nowoczesnych domów. Niektóre z nich miały 6 pokoi, łazienki, duży dziedziniec, a nawet werandę. Lodhal miała też najstarszy znany na świecie dok. Łączył on miasto z rzeką Sabarmati i szlakiem handlowym. Starożytne miasto Majów, Calakmul, znajduje się w południowym Meksyku, w tropikalnym lesie nizien Tierras Bajas. Od 500 do 800 roku naszej ery Calakmul stanowiło osadę ponad 50 tysięcy ludzi. Był tam centralny plac otoczony zewnętrznymi dzielnicami. A jeśli dodamy mieszkańców wszystkich zewnętrznych obszarów i tych, którzy mieszkali w centrum, to Calakmul powinno mieć populację wynoszącą ponad 1,5 miliona ludzi. Było to miasto, które nadawało się do zamieszkiwania przez 12 wieków. Uważa się, że miało więcej budowli niż jakiekolwiek inne osady Majów w regionie. Po 1000 roku naszej ery tamtejsza cywilizacja Majów upadła. Osada będąca niegdyś centrum Mezoameryki została niemal całkowicie opuszczona. Starożytne miasto znajdowało się w centrum drugiego co do wielkości lasu tropikalnego w Ameryce. Miejsce jest dobrze zachowane, więc dziś, gdybyś je odwiedził, mógłbyś zyskać wyobrażenie na temat tego, jak wyglądało życie starożytnych Majów. Pozostałości miasta obejmują zespoły architektoniczne, pomniki, systemy obronne, kamieniołomy, funkcje zarządzania wodą, tarasy rolne, masywne piramidy i pałace, nie wspominając o różnorodnych ozdobach ciała i innych akcesoriach. Dowodzi to, że w tym tropikalnym lesie żyły złożone i dobrze zorganizowane społeczeństwa. Majowie często przedstawiali naturę w swoich obrazach, ceramice, rzeźbach, rytuałach, a nawet w jedzeniu. Przenoszę się do miejsca, o którym kiedyś ludzie myśleli, że tak naprawdę nie istnieje. Miasto Herakleion pojawiło się tylko w kilku inskrypcjach i starożytnych tekstach. Okazuje się, że czekało na odkrycie przez tysiące lat. Naukowcy przeszukiwali większość wybrzeży Egiptu, ale wtedy archeolog Frank Godio i jego zespół zobaczyli kolosalną twarz patrzącą na nich spod wody. Starożytne miasto Herakleion zostało odkryte pod wodą 6 km od wybrzeża Aleksandrii. W jego ruinach znajdowały się 64 statki, 700 kotwic i złote monety. Archeolodzy za najważniejsze odkrycia ekspedycji uważają 5-metrowy posąg oraz pozostałości świątyni. W tamtych czasach w mieście odbywały się ceremonie i uroczystości, które miały miejsce w świątyni Amona. Ruiny i artefakty zostały wykonane z granitu i diorytu, więc były w dobrym stanie pomimo tak długiego przebywania w wodzie. Dają nam obecnie wgląd w to, jak wyglądało życie ponad 2000 lat temu w jednym z najważniejszych portów handlowych świata. Miasto posiadało sieć kanałów. Można o nim myśleć jak o starożytnej egipskiej Wenecji. Kanały łączyły ze sobą wiele portów. Wieże, świątynie, domy i inne struktury były również połączone mostami. Herakleion był głównym portem kraju, jeśli chodzi o handel międzynarodowy. Nikt tak naprawdę nie wie, jakim cudem miasto uległo zatopieniu, ale archeolodzy łączą to z przyczynami naturalnymi. Pod koniec II wieku przed naszą erą został pokryty wodą, najprawdopodobniej w wyniku powodzi.
Wtedy to Aleksandria, miasto założone przez Aleksandra Wielkiego, stało się najważniejszym miastem. Wcześniej Herakleion stanowił główny port wejściowy do Egiptu, dlatego po katastrofie wiele statków zmierzających do Herakleionu musiało zmienić trasę i udać się do Aleksandrii. Miasto straciło swoją chwałę aż do ponownego odkrycia w 1933 roku. Mesa Verde to amerykański park narodowy w Colorado. Stanowi największy rezerwat archeologiczny w USA z ponad 5000 osad, z których aż 600 znajduje się na klifach. Mesa Verde oznacza po hiszpańsku zielony stół. Nazwa pochodzi od kształtu gór w okolicy, z płaskimi wierzchołkami i stromymi bokami. Park jest stanowiskiem archeologicznym Ancestral Puebloan. Począwszy od roku 7500 przed naszą erą, grupa nomadycznych Indian sezonowo zamieszkiwała Mesa Verde. Byli oni myśliwymi, zbieraczami i rolnikami. Zbudowali pierwsze pueblos w tym regionie. Pod koniec XX wieku mieszkańcy rozpoczęli budowę masywnych mieszkań na klifach, które należą obecnie do najbardziej znanych budowli parku. Kilka lat temu w Egipcie doszło do makabrycznego odkrycia. Jesteście gotowi? Odnaleziono 16 ludzkich rąk, starannie zakopanych w czterech niesamowitych dołach. Na początku wydawało się, że to coś innego, ponieważ były nienormalnie duże. A jednak, co ciekawe, były tam tylko prawe ręce, żadnych lewych. Wszystkie tropy prowadziły do jakiegoś starożytnego, mrocznego rytuału. Staroegipska sztuka oraz podania wspominały o ceremonii, podczas której wojownicy prezentowali prawą rękę swoich przeciwników jako dowód zwycięstwa i prosili w zamian o złoto. Egipcjanie wierzyli w życie pozagrobowe, więc odcięcie komuś ręki oznaczało pozbawienie tej osoby mocy na wieki. Zwycięskiej stronie zależało na dokonaniu dzieła właśnie w ten sposób. W tym przypadku walka toczyła się między Egipcjanami a Hyksosami, którzy zamieszkiwali ziemię Kanaanu. Egipt od dawien dawna stanowi centrum odkryć zmieniających historię. Jakiś czas temu znaleziono taki oto papirus. Gdybyśmy go rozciągnęli, byłby większy niż drapacz chmur. Ale chodzi o najmniejszy wieżowiec na świecie, który znajduje się w Wichita Falls w Teksasie. Ma 12 metrów wysokości. W czasach, gdy ludzie nie zapisywali notatek w telefonie, pisali właśnie na tych arkuszach otrzymywanych z tak zwanej trzciny papirusowej. Około 2000 lat temu starożytni Egipcjanie napisali coś w rodzaju księgi, w której opisali większość swoich tradycji pogrzebowych i wizję życia pozagrobowego. Księga Umarłych, bo tak się nazywa, jest uważana za jeden z najważniejszych tekstów staroegipskich, i do dziś sprzedaje się go w księgarniach. Ten starożytny zbiór został odkopany z komory znajdującej się na południe od piramidy Djesera, znajdującej się w Sakarze. Jest to najstarsza piramida w Egipcie. Nie piramidy w Gizie, jak myśli większość ludzi. Niedawno Sakara tętniła życiem ze względu na obecność podekscytowanych archeologów, którzy prawdopodobnie znaleźli jedną z najstarszych kompletnych mumii w Egipcie. Wierzą, że ta piękna, dobrze zachowana mumia należała do bogatego człowieka. Odkryto ją w głębokim szybie, pokrytą warstwami złotych liści. Wiele symboli świadczy o wysokim statusie i majętności tego człowieka. Na przykład opaska, którą nosił na głowie, bransoleta na piersi i fakt, że został zabalsamowany w tunice, co było zarezerwowane dla wybitnych obywateli. Najbardziej ekscytujące jest to, że miejsca spoczynku odkryto w zasadzie w nienaruszonym stanie. Było zapieczętowane murarską zaprawą, tak jak starożytni Egipcjanie zostawili je 4300 lat temu. Może to zabrzmieć dziwnie, ale w 2008 roku archeolodzy odkryli zaginioną piramidę. Zaginioną, ponieważ na przestrzeni 4000 lat mocno podupadła. Została po niej tylko podstawa. W czasach starożytnych było to bardzo ważne miejsce. Mówi się, że w okolicy piramidy ludzie organizowali specjalny rodzaj ceremoniałów, podczas których najwyżsi kapłani przenosili zmumifikowane szczątki świętych byków. Ciekawostka. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że byk Apis był ziemskim wcieleniem Ptacha, boga Nilu i miasta Memphis. Wokół niego odbywały się rytuały płodności. Nie był to jednak byle jaki byk.
musiał być cały czarny, z pojedynczym białym znamieniem między rogami i szeregiem bardzo specyficznych cech. Byki wybierali lokalni kapłani i honorowali je aż do śmierci. Następnie były mumifikowane i chowane w podziemnych galeriach. Ta zaginiona piramida zniknęła w okolicach XIX wieku. Odnalazł ją niemiecki archeolog w Sakkarze. Nazwał ją piramidą bez głowy. Ale potem, lata po oficjalnym odkryciu, pustynny piasek przykrył cały kompleks i stanowisko. W XIX i XX wieku prowadzono pewne wykopaliska, ale nie były systematyczne. Dlatego naukowcy byli tak podekscytowani, gdy odkopali całą podstawę piramidy po usunięciu 8-metrowego kopca piasku, który ją pokrywał. O, i okazuje się, że amerykańscy archeolodzy prowadzą wykopaliska na cmentarzu w Egipcie, który może skrywać ponad 1 000 000 zmumifikowanych ciał. Jak dotąd archeolodzy wykopywali około 1700 mumii. Jedną z głównych różnic w stosunku do innych klasycznych egipskich mumii jest to, że ci pogrzebani ludzie nie byli dostojnikami ani faraonami. To zwykli ludzie, którzy najprawdopodobniej żyli około 1500 lat temu, kiedy Egipt był kontrolowany przez Imperium Rzymskie i Cesarstwo Bizantyjskie. Cmentarz ma całkiem fajną nazwę. Droga Wodnego Bawoła. Mówię na wypadek, gdyby ktoś z Was chciał odwiedzić to miejsce podczas następnej wycieczki. Poza bykami i bawołami starożytni Egipcjanie lubili też pawiany. Układa się to Wam w logiczną całość? Na początku XX wieku archeolodzy odkryli miejsce wypełnione zmumifikowanymi pawianami w miejscu zwanym Doliną Małp. Zwierzę nie zostałoby zmumifikowane, gdyby nie było uważane za ważne. Niektóre miały wyższą pozycję od innych, ponieważ były powiązane z konkretnymi bóstwami. Szakale towarzyszyły Anubisowi, starożytnemu bogu zaświatów. Z kolei koty porównywano do żeńskiego bóstwa Bastet. Pawiany były dość istotne, ponieważ uważano, że są związane z Totem, bóstwem mądrości i doradcą Ra, który był jednym z najwyższych bóstw Egiptu. Archeolodzy, którzy badali to miejsce, ze smutkiem stwierdzili, że pawiany te były trzymane w środku i przez większość swojego życia nie miały dostępu do światła słonecznego. Zmagały się ze skrajnym niedoborem witaminy D i były źle karmione. Może Tot z jakiegoś powodu rozgniewał się na pawiany? To tylko przypuszczenie. W Egipcie archeolodzy nigdy się nie nudzą. Znaleźli też ludzkie mumie ze złotymi językami. Ponieważ Egipcjanie byli bardzo zainteresowani życiem pozagrobowym, wierzyli, że złote języki mogą pomóc człowiekowi mówić po przejściu na drugą stronę. No cóż, czemu by nie spróbować? Niektóre z tych mumii zostały umieszczone w drewnianych trumnach z dobrami takimi jak naszyjniki, ceramika, złote artefakty w kształcie kwiatów lotosu i skarabeusze. No i iPhony. Niedawno w Egipcie odkopano również nową świątynię. Naukowcy uważają, że była ona poświęcona czci Zeusa Kasiosa. Termin ten stanowi połączenia Zeusa, wszechmocnego greckiego boga, i góry Kasios. W trakcie wykopalisk na Półwyspie Synaj w Egipcie archeolodzy zauważyli dwie kolumny z różowego granitu wystające z ziemi. Bingo! Uważają, że kolumny te reprezentowały frontową bramę świątyni i zawaliły się podczas trzęsienia ziemi wiele lat temu. A mówiąc o bóstwach, warto też wspomnieć o tych nieco mniej ważnych. Niedawno naukowcy odkryli złoty pierścień w mieście na południe od Kairu. Frodo, nie dotykaj go. Był to zwykły złoty pierścień, ale przedstawiał wizerunek Bes, opiekuna wesela i tańca. Bóstwo to jest często opisywane w świętych tekstach jako szczęśliwy, pyzaty krasnolud. W dzisiejszych czasach wiele tatuaży jest pozbawionych sensu i czasami wykonuje się je wyłącznie w celach estetycznych. Ale w starożytnym Egipcie kobiety robiły sobie tatuaże jako znak ochrony na czas porodu. Tak przynajmniej uważają naukowcy. W okolicach Nilu znaleźli kilka mumii, które miały dobrze zachowane tatuaże, co jest rzadkością, ponieważ skóra łatwo ulega rozkładowi. Dwie z tych kobiet wytatuowały sobie dolną część pleców, a rysunki były proste. Głównie obrazy, w tym ten sam pucołowaty karzeł, o którym właśnie rozmawialiśmy. To właśnie on miał chronić kobietę podczas porodu.
Czy uwierzylibyście, gdybym wam powiedział, że starożytni Egipcjanie wynaleźli roboty? Nie? Cóż, pewnie dlatego, że to nie do końca prawda. Jasne, byli astronomami, matematykami i inżynierami, ale w jakiś sposób opracowali też pewien ekscentryczny wynalazek. Zautomatyzowaną boginię Hathor. Ten drewniany posąg przez lata stał sobie w nowojorskim Metropolitan Museum of Art, aż ktoś zauważył jego sekret. Z pomocą urządzenia rentgenowskiego specjaliści odkryli w jego wnętrzu mechaniczny system operacyjny. Oś przypominająca koło pasowe biegnie od ramienia posągu do jego lewej nogi. Gdy się obraca, posąg podnosi i opuszcza rękę. Hej, wybierz mnie, zgłaszam się! Pierwsza zasada to nie wpadać w panikę, mówi przewodnik, po czym daje Michałowi gruby kombinezon. Pogoda jest tu upalna, a strój wydaje się bardzo ciepły. To niezbędne, dodaje. Michał zakłada kombinezon i czuje gęsią skórkę na całym ciele. Dlaczego jest tak zimno? Przewodnik wyjaśnia, że jest to wyjątkowa tkanina chłodząca. Uchroni ona Michała przed udarem cieplnym w jaskini. Daje chłopakowi również butlę z tlenem i maskę. Czy będziemy nurkować? Pyta Michał. Nie, ale bez niej twoje płuca mogą napełnić się wodą. Kolana Michała uginają się ze strachu. Ma coraz większe wątpliwości co do tego pomysłu. Witamy w jednej z najbardziej niebezpiecznych jaskiń na naszej planecie, mówi przewodnik, wchodząc do ciemnej przestrzeni u podnóża góry. To miejsce nazywa się Kryształową Jaskinią i znajduje się w Meksyku. Magma wyciekła tu z gorącego wnętrza naszej planety 26 milionów lat temu. Napływała, a potem stygła, tak w kółko. Było jej tak dużo, że utworzyła górę. Wraz z magmą trafiła tu bogata w minerały woda. Przesączała się przez skalne tunele i utworzyła jaskinię pod górą. Wtedy w tych gorących wodach pojawiło się coś dziwnego. Coś, co wydaje się pochodzić z innej planety. Michał zjeżdża po linie. Oświetla bezdenną ciemność latarką. Powietrze staje się gorące i ciężkie. Unoszą się w nim mikroskopijne cząsteczki wody. Wraz z przewodnikiem Michał zjeżdża 300 metrów w głąb. To ponad połowa wysokości Empire State Building. Temperatura powietrza wzrasta. Można poczuć się tak, jakby zbliżało się do jądra Ziemi. Droga w dół wreszcie się kończy i nasi bohaterowie zeskakują na stały grunt. Przewodnik zakłada maskę tlenową i mówi Michałowi, żeby zrobił to samo. Nie da się oddychać tak wilgotnym i kwaśnym powietrzem. Płuca mogą wypełnić się wodą, co doprowadzi do katastrofalnych skutków. Michał ma wrażenie, że powietrze w tym miejscu przypomina gęstą mgłę. Temperatura sięga mniej więcej 58 stopni Celsjusza. Jest wyższa niż na najbardziej gorących pustyniach świata. Chłopak oświetla sobie drogę i zauważa coś dużego, białego i błyszczącego. To ogromny kryształowy pal wystający z ziemi i sięgający w górę. Cała jaskinia jest wypełniona tymi wielkimi tworami. Rozciągają się w różnych kierunkach, opierają o sufit i ściany. Gdzieniegdzie blokują drogę, a w innych miejscach są jak mosty. Michał wspina się na jeden z kryształów i po nim przechodzi. Przewodnik wyjaśnia, że każda kolumna jest zrobiona z gipsu. Na pewno znacie te substancje, ponieważ używa się jej do produkcji popularnego materiału budowlanego, płyt gipsowo-kartonowych. Michał dotyka twardej powierzchni jednego z kryształów. Wygląda na to, że mogła go zbudować jakaś starożytna cywilizacja. Przewodnik mówi jednak, że wszystko, co znajduje się w tej jaskini, jest naturalne. To miejsce zostało po raz pierwszy odkryte przez dwóch górników w 2000 roku. Od tamtego czasu naukowcom udało się ustalić, że niektóre kryształy mają nawet pół miliona lat. Można tu również znaleźć jeden z największych naturalnych kryształów na świecie. Ma on około 11 metrów długości i waży 55 ton. Ta jaskinia była kiedyś wypełniona wodą bogatą w siarczan wapnia, pierwiastek zdolny do tworzenia minerałów. Dominuje tu bezbarwna odmiana gipsu. Woda i ciepłe powietrze pomogły uformować kryształy, a wilgotność i temperatura w jaskini nie zmieniły się od wieków, więc kryształowe kolumny wciąż rosną. To miejsce zapiera dech w piersiach. Michał chce zostać dłużej, aby zwiedzić jaskinię, ale to niestety niebezpieczne. Można się łatwo zgubić lub poślizgnąć na gipsowych skałach. Poza tym kończy im się tlen, więc powinni już wspinać się z powrotem do góry. Wychodzą z jaskini i spotykają policję. Okazuje się, że wejście do jaskini jest zabronione dla turystów.
Nawet naukowcy muszą uzyskać specjalne pozwolenie, aby się tu dostać. I nie bez powodu, bo kryształowa jaskinia jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na Ziemi. Michał i przewodnik płacą grzywnę i opuszczają Meksyk. Następnym przystankiem są Włochy. Fajnie, że zabrałeś ze sobą dobry aparat, mówi przewodnik. To jedna z najbardziej fascynujących jaskiń na świecie. Potrzebujesz najlepszego sprzętu, aby uchwycić jej piękno. Michał i przewodnik płyną małą łodzią. Przemieszczają się wzdłuż wybrzeża wyspy Capri we Włoszech. Na szczęście tym razem będzie bezpiecznie. W końcu zbliżają się do małej szczeliny w górze. To wejście do lazurowej groty. Otwór jest tak mały, że może przez niego przepłynąć tylko jedna łódź. Nasi bohaterowie znaleźli się jakby w innym wymiarze. Jaskinia jest wypełniona wodą, a jej ściany lśnią niebieskim światłem pochodzącym z głębi jeziora. Michał robi zdjęcia i zauważa, że wejście, przez które weszli, świeci jasnym, białym światłem. To promienie słoneczne oświetlają jaskinię, gdy do niej wchodzą. Pod wodą znajduje się kolejny otwór. Promienie słoneczne przenikają przez jej tafle, wypełniając jezioro niebieską poświatą, ale czas ruszać dalej. Następna niesamowita jaskinia znajduje się w Nowej Zelandii. Michał i przewodnik docierają na Wyspę Północną. Głęboko pod ziemią jest tam pewne miejsce z krętymi, zawiłymi jaskiniami. Pojawiły się one tutaj około 30 milionów lat temu. Mężczyźni podchodzą do wejścia do ciemnej jaskini. Michał włącza latarkę. Schowaj ją, nakazuje przewodnik. W środku nie będzie ci potrzebna. Wchodzą do wnętrza i Michał otwiera usta ze zdziwienia. Cała jaskinia jest wypełniona świecącymi lampionami. W dodatku to żywe stworzenia. Świetliki świecą niebieskim światłem, a Michał czuje się, jakby był na innej planecie. Możliwość wejścia do jaskini jest limitowana, aby nie zaszkodzić tym niezwykłym owadom. Do monitorowania tego miejsca naukowcy używają zautomatyzowanych urządzeń. Obserwują temperaturę i poziom dwutlenku węgla, niezbędny do utrzymania świecących chrząszczy przy życiu. Jeśli pojawi się tu wiele osób, poziom dwutlenku węgla wzrośnie. Czas na zwiedzanie jest więc ograniczony i dlatego Michał oraz przewodnik zostają poproszeni o opuszczenie jaskini. A teraz zobaczymy coś przerażającego, mówi przewodnik. Jesteś gotowy? Następny przystanek to Kalifornia. Miejsce docelowe nazywa się Morning Caverns. Z zewnątrz jaskinia wydaje się całkiem zwyczajna, ale przewodnik wygląda na nieco zdenerwowanego i przestraszonego. Przypinają linę do pasa i rozpoczynają długi zjazd. Jaskinia ma głębokość 50 metrów. To mniej więcej tyle, ile mierzy 15-piętrowy budynek. W porównaniu z kryształową jaskinią nie wydaje się taka duża. Gdy Michał schodzi coraz niżej, robi się zimno i ciemno. I nagle znikają wszystkie dźwięki dochodzące z góry. Mężczyźni powoli pogrążają się w złowrogiej ciszy. Co to jest? Pyta zaskoczony Michał. Wydaje mi się, że słyszałem na dole czyjś głos. Przewodnik przykłada palec do ust, aby go uciszyć. Z ciemnej głębi jaskini dobiega głośny, przeciągły jęk. W pierwszych sekundach Michał zastyga w bezruchu, a potem szybko wspina się po linie z powrotem do góry. Przewodnik się z niego śmieje, a potem słyszą kolejny jęk. Michał wychodzi z jaskini i ciągnie linę towarzysza, aby jego także stamtąd wydostać. Po wszystkim przewodnik wyjaśnia chłopakowi, że to jedna z najbardziej przerażających jaskiń na świecie. Powietrze i wiatr krążą głęboko w środku i wydają dźwięk podobny do ludzkiego jęku. Turyści często schodzą tam, aby poczuć dreszczyk adrenaliny. Poza tym na dnie jaskini znaleziono ponad 100 szkieletów starożytnych ludzi i nikt nie wie, jak się tam znalazły. Michał nie chce już wracać do tego miejsca. Na uspokojenie prosi przewodnika, żeby opowiedział mu, jak powstają jaskinie. Cały proces zaczyna się wtedy, gdy ziemia wchłania kwaśne deszcze składające się z wody i dwutlenku węgla. Ciecz przenika przez glebę i styka się z twardymi powierzchniami skalnymi. Kiedy woda dotyka wapienia lub dolomitu, rozpuszcza je i zaczyna tworzyć pustą przestrzeń. Powiększa się ona z każdym rokiem, a deszcz nadal spada i gromadzi się w środku. Następnie woda tworzy strumień lub podziemną rzekę. Później rozpoczyna się erozja twardych skał. Po kilku tysiącach lat w takim miejscu jest już wystarczająco duża przestrzeń, aby zmieścił się tam człowiek. Następnie przestrzeń staje się jaskinią. Gdy dzięki erozji nabudują się stalaktyty i stalagmity, powstają komory i imponujące kolumny. A propos, oto różnica między tymi formami skalnymi.
Stalaktyty zwisają z sufitu, stalagmity wystają z ziemi. Stworzenie takich podziemnych krajobrazów zajmuje około miliona lat. Dlatego za każdym razem, gdy spacerujecie po takich miejscach, macie bezpośredni kontakt ze starożytną przeszłością naszej planety. Witajcie, miłośnicy jasnej strony! Czy wiecie, co kryje się wewnątrz głowy prezydenta Lincolna albo w Grand Station Terminal w Nowym Jorku? Dziś ujawnię sekrety najbardziej znanych miejsc w Stanach, o których nie mieliście pojęcia. Za granitowymi twarzami na górze Rushmore, wewnątrz głowy prezydenta Lincolna, znajduje się ukryta komnata, którą pierwotnie zbudowano, aby przechowywać ważne dokumenty z historii USA. Początkowy plan zakładał stworzenie dużo większej rzeźby z najważniejszymi momentami amerykańskiej historii, ale okazało się to zbyt skomplikowane. Zamiast tego powstało pomieszczenie o nazwie Hall of Records. Budowę wstrzymano na wiele lat, a pomieszczenie stało niedokończone. Projekt jednak wznowiono w późnych latach 90. i ukończono konstrukcję. Ukryty pokój opowiada historię Stanów Zjednoczonych przyszłym pokoleniom. Jest niczym podróż w czasie. Niestety turyści nie mogą wejść do środka, ponieważ zbyt trudno się tam dostać. Każdy, kto biegnie przez dworzec Grand Central Terminal, aby zdążyć na pociąg, wie, że to niemały wysiłek. Niektórzy mieszkańcy Manhattanu męczą się także w innym miejscu na stacji. Niewielu podróżnych zdaje sobie sprawę, że Grand Central Terminal od dziesiątek lat mieści klub tenisowy. Służy głównie lokalnym fanom sportu i grupom korporacyjnym, więc większość nawet nie wie o jego istnieniu. Klub tenisowy Vanderbilt jest zlokalizowany na górnych poziomach i obejmuje dużą salę gimnastyczną, jeden pełnowymiarowy kort twardy, a nawet kort dla juniorów. Dołączenie do tego klubu tenisa i fitnessu może wydawać się dziwne, ale jest on całkiem popularny wśród lokalnych mieszkańców. W dużej mierze budynek Sądu Najwyższego jest tym, czego można się spodziewać. To sale sądowe, biura i inne nudne miejsca pracy. Ale poczekajcie, aż dotrzecie na piąte piętro. W budynku znajduje się ukryty parkiet do koszykówki, nazywany najwyższym parkietem na świecie. Często gości wielu pracowników budynku. Początkowo pomieszczenie miało być przeznaczone na magazyn, ale potem niektórzy pracownicy zaczęli ćwiczyć tam grę w tenisa. Trend się przyjął i w ten sposób powstał parkiet do koszykówki, który znajduje się tam dzisiaj. Jednym z najbardziej fascynujących faktów na temat wodospadu Niagara jest to, że naturalny przepływ wody jest wykorzystywany do produkcji energii. Kilka razy zdarzyło się, że wodospad zwolnił lub nawet zatrzymał się ze względu na niską temperaturę i lód. Jednak niewiele osób wie, że wodospad można wyłączyć. W 1969 roku Korpus Inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych właśnie tak zrobił. Aby wygenerować moc hydroelektryczną, inżynierowie opracowali sposób na kontrolowanie przepływu wody, by uzyskać jak największą ilość energii. Cała ta woda powoduje erozję, więc planowano remont. Niestety plan do końca nie wypalił. Z tą damą na szczęście wszystko jest w porządku. Jest ikoną, symbolem nadziei, jednym z najbardziej rozpoznawalnych pomników na świecie i nosi buty w rozmiarze 879. Statua Wolności to jedna z najlepiej znanych budowli w USA i na świecie. W 1886 pomnik był jednak czymś więcej niż symbolem. Przez 16 lat statua była w pełni funkcjonalną latarnią morską. Odwiedzający ją turyści mogą wejść do korony i podziwiać widok na miasto, a w przeszłości mogli udać się także do pokojów pochodni. Niestety drabina do tego pomieszczenia została uszkodzona przez falę uderzeniową po bliskiej eksplozji, przez co pokój jest niedostępny od 1916 roku. Od tamtej pory nie gościł nikogo.
Gdy budowano most brukliński, inżynierowie mieli przed sobą dwie duże przeszkody. Miasto nie miało pieniędzy, żeby zapłacić za cały projekt, a lokalne winiarnie nie chciały przenieść się z miejsca budowy. Inżynierowie znaleźli genialne rozwiązanie obu tych problemów. Pomogli sfinansować most, budując piwnice na wino i wynajmując je lokalnym firmom, które potrzebowały dodatkowych magazynów. To niezwykle mądre podejście do budowy mostu. Dziś miasto Nowy Jork jest właścicielem piwnic, które pozbawiono pierwotnej funkcji. Obecnie w większości są nieużywane i służą do przechowywania sprzętu do konserwacji. Disneyland szybko stał się jednym z najsławniejszych miejsc w Ameryce. Zagorzali fani pewnie myślą, że znają wszystkie sekrety parku, ale istnieją tajemnice, które zaskoczą nawet regularnych gości. Za nieoznaczonymi drzwiami na New Orleans Square znajduje się elegancka i droga restauracja o nazwie Klub 33. Jeśli wizyta w niej znajduje się na waszej liście wakacyjnych planów, czas zacząć oszczędzać. Wejście kosztuje $25,000, a roczna opłata wynosi $12,000. Jeśli żałujecie, że nigdy nie należeliście do klubu 33, może to was rozweseli. Czas oczekiwania w kolejce wynosi do 14 lat i nawet sam Walt Disney nie doczekał się wizyty. Most Golden Gate niegdyś był najdłuższym na świecie. Przeciągająca wzrok konstrukcja do długości 2,7 km została ukończona w 1937 roku. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że most jest nieustannie odmalowywany, ale czy wiecie, że czerwony kolor farby tak naprawdę nosi nazwę międzynarodowa pomarańcza? Co interesujące, kolor ten miał służyć jako podkład, ale okazał się dobrze widoczny w gęstej mgle. Oryginalny plan zakładał pomalowanie mostu na czarno i dodanie żółtych pasów, aby zwiększyć widoczność dla statków. Myślę, że to niezbyt piękne połączenie. Większość odwiedzających mauzoleum Abrahama Lincolna podziwia rozmiar i wygląd znajdującego się tam stawu. Niektórzy zrobią wszystko, aby odnaleźć sławną literówkę wyrzeźbioną w ścianie. W wierszu With High Hope for the Future rzeźbiarz źle przeliterował słowo future, dając literę E zamiast F. Tak, próbowano ją wypełnić, ale błąd jest nadal widoczny. Oglądanie łuku wjazdowego, aby spojrzeć na St. Louis, jest niczym podróż w czasie. Większość osób nie wie, że łuk daje wgląd także w historię swojej konstrukcji. Został zaprojektowany, aby wytrzymać trzęsienia ziemi i silny wiatr, dlatego może wyginać się nawet na pół metra przy wietrznej pogodzie. Łuk to najwyższy narodowy zabytek w Stanach Zjednoczonych. Ma aż 192 metry. Niewielu zdaje sobie sprawę, że ma także 192 metry szerokości. Nieźle. Najdziwniejsza jest nie tyle historia spektakularnej budowli, ale to, że zawiera w sobie historię ponad 600 tysięcy mieszkańców St. Louis. Pod luksusowym hotelem Waldorf Astoria znajduje się wyludniona platforma o nazwie Tor 61, która stanowi część dworca Grand Central Terminal. Na stacji przez całe dziesięciolecia stał wagon, który podobno zaprojektowano dla Franklina D. Roosevelta. Ten prywatny wagon był w stanie wjeżdżać i odjeżdżać z podziemnej stacji, niezauważony przez mieszkańców. Niestety okazało się, że służył jedynie do transportu materiałów budowlanych, a to nie jest nawet w 1/10 tak ciekawe jak przewożenie prezydenta. Dzwon Wolności przeszedł jedną z najsławniejszych napraw w historii, chociaż nie do końca można to nazwać naprawą. Dzwon został przetestowany, rozdzielony i naprawiony od razu po odbiorze. Od tego czasu było tylko gorzej. Po niemal 90 latach użytkowania, w latach 40. XIX wieku, w dzwonie powstało wąskie pęknięcie. Gdy miasto Filadelfia postanowiło naprawić go w 1846, metalurdzy tylko powiększyli pęknięcie. Podjęto próby naprawy szczeliny, ale okazało się to niemożliwe. Po tym wszystkim dzwon wycofano z eksploatacji. Ten, który widzimy dzisiaj, jest tylko repliką. Dziś nie żyje już nikt, kto słyszałby dźwięk oryginalnego dzwonu. To wszystko na dziś. Pamiętajcie, aby każdego dnia uczyć się czegoś nowego z jasną stroną. W lagunach Patagonii żyją całe społeczności niezwykłych, maleńkich organizmów. I są to jedne z pierwszych form życia w historii.
Nikt o nich nie wiedział, dopóki dwójka naukowców, Brian Hynek z Uniwersytetu Colorado i Maria Farias z Punabio Environmental Consulting, nie wybrała się na badania pewnych obszarów w Patagonii. Patagonia zajmuje prawie połowę Argentyny, a mieszka tam niewielu ludzi. Głównie rolnicy i hodowcy owiec, którzy żyją w pobliżu rzek i uprawiają takie rzeczy jak jabłka, gruszki i lucerna. Dawno temu było to dzikie i odległe miejsce, w którym żyły plemiona indiańskie. Ale tym razem będziemy podążać śladami form życia, które pojawiły się na długo przed ludźmi i przyjrzymy się bliżej tym interesującym mikroorganizmom, które znaleźli Brian i Maria. Ta dwójka musiała jechać przez 9 godzin po wyboistych drogach, aby dotrzeć do celu. Zatrzymali się w małej wiosce. Mieszka tam tylko 35 osób. Ludzie ci polegają tylko na jednym źródle, ponieważ prawie nigdy nie pada tam deszcz. Ostatniej nocy w wiosce Brian zdał sobie sprawę, że zdjęcia satelitarne, które wykonał, pokazywały zestaw lagun oddalonych o zaledwie 16 km. Następnego dnia mały zespół wskoczył do samochodu i pojechał tak daleko, jak to było możliwe, aż jazda stała się w pewnym momencie zbyt trudna. Resztę drogi kontynuowali pieszo. Było ciężko, ponieważ musieli nosić ze sobą wodę i radzić sobie z intensywnym słońcem. W niektórych miejscach tonęli po kolana w brei z soli. Na górze znajdowało się 12 lagun z idealnie czystą wodą. Samo miejsce nie oferowało zbyt wiele poza bardzo kwaśną i słoną wodą oraz intensywnym bezpośrednim światłem słonecznym. Ale to było trochę jak podróż w czasie, ponieważ te warunki przypominały to, jak Ziemia wyglądała wiele, wiele lat temu. Kiedy Brian zbadał laguny, był zaskoczony, widząc tam wiele niezwykłych mikroorganizmów. Są tak małe, że nie jesteśmy w stanie ich nawet zobaczyć bez mikroskopu, ale łączą się i tworzą duże społeczności. W przeszłości wiele niezwykłych gatunków żyło w ten sposób. Na przykład cyjanobakterie, inaczej sinice, były ważne, ponieważ produkowały tlen. Ziemia na początkowych etapach swojego istnienia nie miała zbyt wiele tego gazu w atmosferze. Pierwsze stromatolity mogły zostać utworzone przez różne rodzaje bakterii, które niekoniecznie produkowały tlen, ale po prostu prowadziły tam spokojne życie. Tworzyły warstwy, układając się jedna na drugiej, aby przynajmniej niektóre z nich mogły uzyskać trochę światła słonecznego. Używały piasku i lepkich płynów, aby trzymać się blisko siebie. Brian był mocno zaskoczony, ponieważ były to największe żywe stromatolity, jakie kiedykolwiek widział. Żywe stromatolity zwykle osiągają ponad metr wysokości. Ale te nowo znalezione miały 5 metrów szerokości i około 150 cm wysokości. To bardzo dużo w porównaniu do tych żyjących w innych miejscach. A te skamieniałe były jeszcze większe. Dawno temu mogły rosnąć większe niż dziś, ponieważ nie było wielu innych gatunków, które mogłyby je zjeść lub skrzywdzić. Ponadto istnieje wiele innych organizmów, które mogą rosnąć szybciej niż one i zajmować ich przestrzeń. Dlatego stromatolity potrafią przetrwać tylko w rzadkich miejscach, w których prawie nic innego nie może żyć. Jak w tych bardzo słonych lagunach położonych wysoko nad poziomem morza w Puna de Atacama. Znalezione tam stromatolity są najbardziej znane, ponieważ mogą być jednymi z najlepszych przykładów najwcześniejszego życia na naszej planecie. Nie są one jednak faktycznie pierwszą formą życia na Ziemi. Najstarsze z ich skamieniałości mają 3,5 miliarda lat, podczas gdy inne dowody, które posiadamy, mówią nam, że życie na naszej planecie pojawiło się około 4,5 miliarda lat temu. Być może żyły wtedy również stromatolity, ale od tego czasu Ziemia bardzo się zmieniła, a miejsca, w których mogły żyć, nie przetrwały. Wszystko to na pierwszy rzut oka może nie robić takiego wrażenia, ponieważ nikt nie znalazł egzotycznej i dziwnej bestii, której nasz świat nigdy wcześniej nie widział. Są to jednak godne uwagi przykłady tego, jak może wyglądać poszukiwanie życia gdzieś indziej we wszechświecie. Naukowcy zainteresowani badaniem Marsa często trafiają w to miejsce, ponieważ może ono przypominać to, jak czerwona planeta wyglądała wyjątkowo dawno temu. Jeśli w starożytnych skałach na Marsie ukryte są skamieniałości, mogą one wyglądać właśnie jak te stromatolity. Kolejna odległa kraina ujawniła niektóre ze swoich tajemnic. To Antarktyda ze starożytnym, zaginionym światem znalezionym pod jej lodem. Antarktyda nie zawsze była mroźną, odizolowaną krainą śniegu i pokrywy lodowej.
kiedyś była częścią superkontynentu Gondwana wraz z tym, co obecnie jest Ameryką Południową, Afryką, Australią, Półwyspem Arabskim i subkontynentem indyjskim. Ale w pewnym momencie oddzielił się i zaczął budować życie na własną rękę. Uformował się, gdy inne masy lądowe zaczęły się oddalać, co stworzyło jego linię brzegową. Ale Antarktyda różniła się wtedy także pod wieloma innymi względami. Kiedyś była to kraina pokryta wspaniałymi lasami i rzekami pełnymi życia. Naukowcy używali radarów i satelitów do odkrywania tajemniczego świata ukrytego pod lodem. Ten starożytny ląd, który znajduje się w pobliżu Oceanu Indyjskiego, jest tak duży jak amerykański stan Maryland lub cała Belgia. Ma ponad 14 milionów lat. Niektóre badania twierdzą, że obszar ten uformował się ponad 34 miliony lat temu, czyli na długo przed zamarznięciem Antarktydy. Początkowo panowały tam wyższe temperatury, prawdopodobnie przypominające pogodę w Patagonii lub zimne lasy deszczowe strefy umiarkowanej Tasmanii w Nowej Zelandii, a może nawet bardziej tropikalne. Ale gdy klimat stał się chłodniejszy, na wzgórzach w pobliżu rzek zaczęły tworzyć się małe lodowce. Doliny zapadły się głębiej z powodu pokrywającego je lodu. Następnie temperatury spadały coraz niżej, a gigantyczna warstwa lodu pokryła cały kontynent, ukrywając stare lodowce. Rzeki ukształtowały ten zaginiony świat dawno temu, na długo przed tym, jak został pokryty lodem o grubości około 3 km w niektórych miejscach. Badania naukowe tego obszaru wykazały, że krajobrazy te były pełne wyżyn i gór. Lód, który utworzył się nad Antarktydą, sprawił, że cały obszar był bardzo zimny, więc krajobraz nie mógł już ulegać erozji. Oznacza to, że wszystko pozostało w zasadzie nietknięte pod lodem przez miliony lat. Co ciekawe, wiemy mniej o tej ukrytej pod lodem krainie niż o powierzchni Marsa. Jednym ze sposobów na jej dokładniejsze zbadanie byłoby przewiercenie się przez te pokrywy lodowe w celu sprawdzenia próbek osadów znajdujących się poniżej. Mogłyby one powiedzieć nam więcej o starożytnej florze i faunie zamrożonej pod spodem. Nie jest to nowa metoda. Podobna została wykorzystana do zebrania próbek sprzed 2 milionów lat na Grenlandii. Australia też ma swój własny świat. Starożytne organizmy zostały znalezione w skałach z północnej części kontynentu, które mają około 1,6 miliarda lat. Te mikroskopijne stworzenia należą do rodziny zwanej eukariontami. Jej członkowie, którzy istnieją dzisiaj, obejmują rośliny, grzyby, zwierzęta, a nawet małe organizmy z tylko jedną komórką, takie jak na przykład ameby. Wszystkie żywe istoty z jądrami w komórkach, w tym my, mogą prześledzić swoje drzewo genealogiczne do jednego z najstarszych członków tej rodziny. Ten ostatni nazywany jest ostatnim eukariotycznym wspólnym przodkiem i żył ponad 2 miliardy lat temu. Te starożytne organizmy były bardziej złożone i większe niż bakterie. Być może były pierwszymi drapieżnikami na Ziemi, które polowały na bakterie. Jesteście na terenie opuszczonego przyrodniczego parku rozrywki. W zarośniętych klatkach i wybiegach nie ma zwierząt. Wchodzicie do jednego z podupadłych budynków. W środku jest ciemno, w kątach pajęczyny i pleśń, ale wasz wzrok przyciąga dziwna zielona poświata w głębi korytarza. Podchodzicie bliżej. To akwarium wypełnione formaliną. Cofacie się mimowolnie, gdyż w mętnym zielonkawym płynie dostrzegacie sylwetkę olbrzymiej ryby. To ciało żarłacza białego, zakonserwowane w formalinie. Gdy australijski park Wildlife Wonderland został zamknięty w 2012 roku, wszystkie żywe zwierzęta zostały przeniesione gdzie indziej, ale o rekinie zapomniano. W 2018 Luke McPherson odwiedził opuszczoną atrakcję i sfilmował akwarium z rekinem. Filmik obejrzano milion razy, a rekin doczekał się imienia – Rosie. Od tego czasu zamknięty park regularnie odwiedzają turyści. Niestety są między nimi również wandale. Zbiornik został uszkodzony, a na jego ścianach wymalowano graffiti. Pojawiła się wtedy inicjatywa uratowania nietypowego znaleziska. Kilka miesięcy później, gdy akwarium było już niemal całkiem zniszczone, Rosie przetransportowano do centrum Crystal World. Akwarium odrestaurowano i wymieniono formalinę, a Rosie do dziś jest stałym elementem tamtejszej wystawy. Jeśli szczerzący zęby martwy rekin jakimś cudem was nie przestraszył, próbujemy dalej. Jesteście w małej czeskiej wiosce o nazwie Lukowa. Okolica jest sielankowa. Małe, przytulne domki, zaciszne uliczki i bogactwo przyrody.
Między drzewami widać zarysy starej kaplicy. Wystarczy jeden rzut oka, żeby stwierdzić, że miejsce jest opuszczone. Ze ścian schodzi tynk, odsłaniając gołą cegłę, a pochyły metalowy dach pokrywa rdza. Dziesiątki obejrzanych horrorów najwyraźniej niczego was nie nauczyły, bo zaglądacie do środka. O, tego się chyba nie spodziewaliście. Kościół nie jest pusty. Na ławach stoją nieruchome postacie. Niektóre stoją. To gipsowe rzeźby. W nocy można tutaj dostać niezłego pietra, bowiem posągi przykryte są białymi płachtami. Budynek wielokrotnie nawiedzały pożary, aż wreszcie w 1968 zawalił się sufit świątyni, po czym przestano odprawiać tutaj obrzędy. Rzeźby, które wielu osobom kojarzą się z duchami, zostały tutaj umieszczone w 2014 przez pewnego studenta jako sposób na uratowanie kaplicy. Niepowtarzalna instalacja artystyczna przyciąga turystów z całego świata. Dzięki dobrowolnym datkom zebrano pieniądze na renowację kaplicy. Jesteście teraz na wyspie Vashon w stanie Waszyngton. Parkujecie samochód przy drodze, gdyż aby obejrzeć słynne lokalne kuriozum, trzeba zapuścić się głębiej w las. Po krótkiej wędrówce widzicie Wasz obiekt poszukiwań. Zardzewiały rower wrośnięty w drzewo. Z grubego pnia sosny wystają tylko koła i kierownica. Rower obrózł, że tak powiem, legendami w internecie, ale prawda jest dość prozaiczna. W 1954 roku pewien chłopiec dostał na prezent rower, który mu się nie spodobał. Był na niego za mały, siedzonko było twarde, a kierownica przypominała mu rower dziewczęcy. Pewnego razu bawił się z przyjaciółmi w lesie. Gdy jego znajomi wracali do domu, chłopiec po prostu zostawił rower oparty o drzewo. Przez lata rosnący pień wchłonął porzucony pojazd i rower stał się częścią puszczy. Przenosimy się teraz w sam środek kalifornijskiej pustyni. Jak to na pustyni? Pusto, z nieba leje się nieznośny żar. Dookoła tylko piasek, karłowate roślinki i skorpiony. Na horyzoncie widać pasmo górskie. Mija kilka godzin, chce wam się pić. Po co się tutaj wlekliście? Nagle przed oczami majaczy wam migocząca w słońcu tafla wody. Co za dziwna fatamorgana. Zamiast oazy udaje basen. Plusk? Hej, to nie iluzja! Unikalny basen wybudował w 2014 roku austriacki artysta Alfredo Barsuglia jako eksperyment społeczny. Nie prowadzi tu żadna droga, nie ma żadnych oznaczeń, więc mało kto będzie w stanie odnaleźć to miejsce. Niestety, eksperyment nie wytrzymał próby czasu. Opuszczone miejsca, nawet jeśli są dziwne, mogą przysporzyć odkrywcom bogactwa. Oto Pigalle, słynna paryska dzielnica czerwonych latarni. Niepełnoletni? Nie rozglądajcie się za bardzo dookoła. Zapytacie zaraz, co może być opuszczonego w dzielnicy, która jakby nie patrzeć, tętni życiem. Wchodzicie do jednego z budynków i przekraczacie próg mieszkania na piętrze. No, tak już lepiej. Wnętrze wygląda jak wyjęte z filmu o nawiedzonym domu. Meble są z innej epoki. W zasadzie cały wystrój wygląda na zabytkowy. Każdy centymetr powierzchni pokrywa gruba warstwa kurzu. Na stołach oraz na podłodze leżą lalki i pluszaki. Stare i odrażające. Dodać jeszcze depresyjną melodię płynącą z pozytywki i można się poczuć jak na planie horroru. Jakbyście cofnęli się w czasie o jakieś 100 lat. I w pewnym sensie to prawda. Właścicielka wyprowadziła się w 1940 roku, niczego nie ruszając z mieszkania, które przez 70 lat trwało niczym zatrzymane w czasie. Była lokatorka po przeprowadzce nikomu nie powiedziała o tym miejscu. Odkryto je dopiero w 2010 przy okazji ponownej wyceny całej kamienicy. Wewnątrz rzeczoznawcy majątkowi znaleźli m.in. XIX-wieczny obraz autorstwa Giovanniego Boldini, który udało się sprzedać za 2,5 miliona dolarów. Z Paryża na drugą już dzisiaj pustynię, tym razem w Namibii. Niedaleko wybrzeża znaleźć można ukrytą na morzu wydm wyschniętą lagunę, a w niej na wpół zakopany w piasku wrak. Jest tutaj od niemal 5 wieków. Portugalski statek zaginął w roku 1533 podczas rejsu z Lizbony w okolicy górniczego miasteczka w Namibii. We wraku znajdują się elementy okrętowego oprzyrządowania z tamtej epoki, ale najciekawsza rzecz to niewątpliwie skrzynia wypełniona złotymi monetami.
Statek wraz ze skarbem wycenia się na 12 milionów dolarów netto. Wrak odnaleźli geologowie w 2008, ale na drogocenną niespodziankę natrafiono dopiero 8 lat później. Brudna, ciemna alejka, jakich w Nowym Jorku są setki. Z jednego ze stojących pod ścianą śmietników wystaje skrawek płótna. Okazuje się, że to obraz, nieco zamazany, ale mimo to piękny. Zabieracie znalezisko do domu. Po 4 latach na internetowym portalu zajmującym się antykami dowiadujecie się, że jest to zagubione arcydzieło warte miliony dolarów. Sądzicie, że zmyślam? A jednak jest to prawdziwa historia. Gdy Elizabeth Gibson wyjęła obraz ze śmietnika, jak twierdzi, poczuła emanującą z niego dziwną moc. Po latach poszukiwań odkryła, że w 1989 płótno zostało skradzione. Zwróciła go właścicielowi, za co dostała 15 tysięcy dolarów nagrody. Jest to obraz zatytułowany Tres Personajes, czyli trzy postacie. Został namalowany w 1970 przez meksykańskiego artystę Rufino Tamayo. Pewien kolekcjoner sztuki kupił go na prezent swojej żonie, a kilka lat później został on skradziony podczas przeprowadzki. Na sam koniec zostawiliśmy najbardziej okazałe znalezisko. Stare mieszkanie w Turcji, które pilnie potrzebuje remontu. Wyrzucacie tonę rupieci i to jeszcze przed zabraniem się za piwnicę, do której nikt nie zaglądał od nie wiadomo ilu lat. Szkoda marnować przestrzeń, więc postanawiacie przerobić piwnicę na kolejny pokój. Po wyburzeniu ściany odkrywacie wejście do tunelu, na którego końcu znajduje się... nie tajne pomieszczenie, a całe podziemne miasto. Zdarzyło się to w 1963. Tajemnicze starożytne miasto sięga 18 poziomów w głąb ziemi i mogło w przeszłości pomieścić około 20 tysięcy mieszkańców wraz z zapasami pożywienia. Jest tu świątynia, szkoła, stajnie, kuchnie i inne obiekty miejskie. Eksperci twierdzą, że miasto założono w epoce bizantyjskiej ponad 1000 lat temu. Spekuluje się, że miało służyć jako swego rodzaju schron na wypadek klęski żywiołowej bądź wojny. Ale najciekawsze, że to nie jedyny podziemny ślad cywilizacji w okolicy. Rozciąga się stąd złożony system tuneli, ciągnący się kilometrami. Najbardziej ekscytującym, przypadkowym odkryciem w moim życiu był 50-złotowy banknot, który zawieruszył się w starej kurtce. Niektórzy mają nieco więcej szczęścia, odnajdują podziemne miasta sprzed wieków lub opracowują wynalazki, dzięki którym stają się milionerami. Rzep został wynaleziony w konsekwencji spaceru po lesie. Płatki kukurydziane mają związek z wyszczerbionym zębem, a ciastolina Play-Doh przypadkowo uratowała imperium biznesowe przed upadkiem. W 1998 roku inżynier elektryk John Williams znalazł coś intrygującego. Jakby z ziemi wystawała wtyczka elektryczna. Zaczął kopać i zauważył, że utknęła w kamieniu. Działo się to na wsi w Ameryce Północnej, z dala od cywilizacji, kompleksów przemysłowych, lotnisk, fabryk i sklepów z elektroniką. Ta osadzona w litym granicie wtyczka zyskała przydomek Enigmaliv i osiągnęła cenę 500 tysięcy dolarów. Niektórzy naukowcy są pewni, że to zwykła mistyfikacja, a nie żadna pamiątka pozostawiona przez przybyszów z kosmosu, jak twierdzi Williams. Znalazca starał się równocześnie udowodnić, że to prawdziwy kawałek pradawnej technologii, coś w rodzaju złącza elektrycznego. A jeśli nie jest to wielka blaga, to być może mamy dowód na to, że ludzie przeszłości lub przedstawiciele innych cywilizacji byli znacznie bardziej zaawansowani, niż nam się dotąd wydawało. Musieli wynaleźć sposób na przesyłanie energii elektrycznej na długo, zanim uczynili to ludzie XIX wieku. Williams zaproponował naukowcom, aby przyjrzeli się jego znalezisku i ustalili, co to naprawdę jest, bez rozłupywania skały. Niestety nie było chętnych. Skonsultował się też z inżynierem oraz geologiem i obaj potwierdzili, że na elemencie elektronicznym nie ma śladów kleju. Nie był on również spawany, więc musi być tak stary jak skała, która według analizy geologicznej ma około 100 tysięcy lat. Dr John Kellogg opracował filozofię biologicznego życia z regularnymi ćwiczeniami, masażami, dużą ilością wody, brakiem złych nawyków, a także wyeliminowaniem z diety kawy i mięsa. W pewnym momencie swojego życia stanął na czele kurortu uzdrowiskowego Battle Creek w stanie Michigan. Kiedyś przygotował mieszankę mąki, owsa i mąki kukurydzianej.
Pomyślał, że dzięki pieczeniu całych ziaren w wysokich temperaturach będą one lżejsze dla żołądka i ogólnie zdrowsze. Upiekł mieszankę dwa razy i najpierw zrobił z nich ciasteczka, ale jeden z pacjentów wyszczerbił sobie ząb, próbując je zjeść. John postanowił podzielić je na małe kawałki. Trudno dokładnie określić, w jaki sposób powstały płatki kukurydziane, ponieważ istnieje całe mnóstwo wersji tej historii. Zarówno żona Kelloga, Ella, jak i jego brat Will twierdzą, że odegrali istotną rolę w tym procesie wraz z kilkoma innymi członkami rodziny i personelem sanatorium. Firmowa legenda głosi, że wszystko wydarzyło się pewnej nocy w 1898 roku, kiedy ciasto zbożowe na bazie pszenicy pozostawiono na zbyt długo i w międzyczasie uległo fermentacji. Po rozwałkowaniu lekko spleśniałe ciasto zamieniło się w idealne, duże, cienkie płatki, które po obróbce w piecu stały się chrupiące i pyszne. W ciągu następnych kilku lat Will Kellogg ulepszał przepis i zdał sobie sprawę, że z kukurydzy wychodzą jeszcze bardziej chrupiące i smaczniejsze płatki. Jego marka Kellogg's Corn Flakes na przestrzeni lat stała się firmą wartą wiele miliardów dolarów. Szwajcarski inżynier Georges de Mestral wybrał się kiedyś na spacer ze swoim psem i wrócił z koncepcją, która miała później znaleźć zastosowanie w kosmosie. Gdy wrócił z lasu, zauważył, że jego spodnie i sierść psa były pokryte drobnymi kolcami rzepienia. Zbadał je pod mikroskopem i okazało się, że mają kształt maleńkich haczyków, które przyczepiają się do pętelek na ubraniach i futrze. Postanowił odtworzyć tę naturalną technologię z myślą o zaprojektowaniu wyjątkowo mocnego zapięcia, które miałoby wiele praktycznych zastosowań. Przez kilka lat testował różne materiały i ostatecznie zdecydował się na nylon. Musiał również zaprojektować specjalny rodzaj krosna, aby móc tkać włókna w odpowiednim rozmiarze, kształcie i gęstości. George'owi zajęło w sumie 14 lat, zanim zaprezentował światu rzep. De Mestral miał nadzieję, że jego wynalazek zastąpi zamek błyskawiczny w ubraniach, ale świat mody uznał rzep za mało atrakcyjne. Innego zdania byli w NASA i w latach 60. wykorzystali rzepy w skafandrach kosmicznych i hełmach astronautów. Obecnie używa się ich wszędzie, od obuwia po zabawki i poduszki siedzeń lotniczych. Do połowy XX wieku znakomita większość domów była ogrzewana węglem. Powstająca sadza rozprzestrzeniała się niekontrolowanie, a szczególnie widoczna była na tapetach. Cathell Products była największą firmą sprzedającą środki do czyszczenia tapet, jednak w latach 50. ludzie zaczęli przestawiać się na gaz i elektryczność, a problem osadzania się sadzy rozwiązał się sam. Właściciel Cathell Products próbował uratować swój biznes. Któregoś dnia jego szwagierka przeczytała, że środek do czyszczenia tapet może być używany do tworzenia dekoracji świątecznych. Pracowała jako nauczycielka w przedszkolu, a modelina przysparzała jej uczniom wiele trudności. Postanowiła więc przetestować ten materiał do formowania różnych kształtów i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Opowiedziała krewnym o swoim odkryciu i zaproponowała nawet nazwę – Play-Doh. Firma Cathell była na skraju bankructwa, więc to był świetny pomysł na nowe otwarcie. Wkrótce reprezentanci domów towarowych Macy's, a także Marshall Fields zainteresowali się nową zabawką i zaczęli ją sprzedawać. Ciastolina Play-Doh była początkowo dostępna tylko w jednym kolorze – białym, ale niedługo pojawiły się następne – czerwony, niebieski i żółty. Wprowadzono również kilka zmian w stosunku do oryginalnej receptury, ale mieszanka pozostaje w znacznym stopniu taka sama, jak wtedy, gdy była używana do czyszczenia tapet. Miejska legenda głosi, że jeśli weźmiesz całą masę Play-Doh, jaką kiedykolwiek wyprodukowano i przepuścisz ją przez zabawkową fabrykę, otrzymasz węża, który owinie się wokół planety 300 razy. W Turcji pewien mężczyzna, remontując swój dom, wyburzył ścianę w piwnicy. Za nią odkrył tunel, który prowadził do starożytnego podziemnego miasta. Ten prowadził do kolejnych tuneli, a następnie korytarzy i komnat. Okazało się, że to był cały podziemny kompleks z 18 piętrami, bez choćby jednego mieszkańca. Został opuszczony dawno temu. Było to miasto Derinkuyu, zbudowane tysiące lat temu, mogące pomieścić nawet 20 tysięcy ludzi. Ktokolwiek je zbudował, musiał mieć ogromne umiejętności. Dość łatwo jest bowiem budować tunele z miękkiej skały, ale jaskinie to spore ryzyko.
Żadne piętro Derinkuju nigdy się nie zawaliło. W mieście funkcjonował złożony system wentylacji z ponad 15 tysiącami szybów. Górne poziomy miały najlepsze wietrzenie i były używane jako pomieszczenia mieszkalne i sypialne. Niższe poziomy służyły głównie do magazynowania, ale znajdowały się tam również lochy. Pomiędzy było miejsce dla zwierząt domowych, szkoły, klasztoru i kilku małych kościołów. John Martin, profesor leśnictwa, pewnego wieczoru badał drzewa w Wisconsin. Świecił latarką UV w górę korony drzewa.